Mam nadzieję, że jeszcze bardziej i liczniej zebranych pewnie ktoś dojdzie. Ja nazywam się Paweł Michalik, jestem tutaj z miejscowego oddziału Kongresu Nowej Prawicy. I właśnie ten oddział postanowił zaprosić dzisiaj pana Stanisława Michalkiewicza. Mamy tutaj tylko taką małą swoją pieczeń do upieczenia. Znaczy chodzi o to, że każde spotkanie z większą widownią, tak, którą możemy nazwać prawicową, wykorzystujemy też do tego, żeby mieć jakąś sprawę. Nasza sprawa jest króciutka, tak? Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę wziąć udział w komisjach wyborczych, tak? Bo mamy problem z ludźmi, tak? Dopiero się uformowaliśmy, tutaj te struktury powstają. Jeżeli ktoś z Państwa miałby chęć, tak, posiedzieć, pomóc, być mężem zaufania nowej prawicy albo w ogóle porządku i moralności, to zapraszamy, tutaj byśmy puścili listę. Jeżeli ktoś z Państwa chce, to proszę bardzo, proszę się wpisać, numer kontaktowy, my się odezwiemy w stosownym momencie. No już ja te szczegóły, tak, pominę odnośnie tego, co tam będzie się działo, tak, na tej komisji, to już później. Najważniejsza jest decyzja, tak. Jest to w zasadzie te dzisiejsze spotkanie, tak, to drugie spotkanie, które organizuje kongres tutejszy. Wcześniej był u nas prezes Janusz Korwin-Mikke. Spotkanie bardzo ludne, tak. Liczymy na to, że po panu Stanisławie też przyjedzie jeszcze parę ciekawych, tak, dla ełckiej prawicowej publiczności, tak, osób. No i oczywiście prawdopodobnie dla większości pana Stanisława nie muszę przedstawiać, tak, jest parę osób młodszych, tak. Mogę tylko powiedzieć jedno, tak. W PRL-u działacz opozycjonista, jeden z współzałożycieli ROPCIO, tak, czyli Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, tak, działacz Solidarności, później założyciel, tak, Unii Polityki Realnej, jeden ze współzałożycieli, no i w III Rzeczpospolitej polityk, tak, do pewnego stopnia, ale przede wszystkim znany dla większości jako publicysta, tak. No tutaj rekomendacją największą oczywiście dla pana Stanisława jest to, że w momencie, kiedy tam wyciekły jakieś tam kolejne taśmy, tak, wprost, większość z ludzi, którzy go czytają, nawet się nie zdziwili, bo on już o tym wszystkim mówił, tak. Wielkie brawa dla pana Stanisława. Bardzo dziękuję panu Michalikowi, że mnie zaprosił i kolegom z Kongresu Nowej Prawicy, że to spotkanie zorganizowali. Państwu dziękuję za obecność. Zachęcam do dawania kontaktu, dlatego że ja Kongresowi Nowej Prawicy kibicuję, chociaż nie jestem członkiem tej partii, bo postanowiłem być bezpartyjny i jeszcze mam taką do Państwa prośbę, żebyście mi Państwo pozwolili nie zakładać marynarki. Ja na wszelki wypadek mam, gdybyście mi Państwo nie pozwolili. Ale wolałbym jej nie zakładać, bo będzie mi bardzo ciepło. Więc jeśli nie usłyszę sprzeciwu, tak jak mówił Czesław Wycech, marszałek Sejmu, to będę uważał, że Państwo mi łaskawie pozwolili. Przechodzę zatem do tematu prelekcji, którą oczywiście chciałbym zwyczajowo potraktować jako wstęp do naszej rozmowy. Tematem prelekcji jest Polska wobec kryzysu. Kiedy słyszymy słowo kryzys, kojarzy się nam to przede wszystkim z aspektem ekonomicznym tego zjawiska i słusznie, dlatego że ten aspekt kryzysu jest bardzo widoczny, bardzo dotkliwy, brzemienny w skutki, ale on nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że kryzys, zwłaszcza w Polsce, gdzie na ten mechanizm ogólnoświatowy albo dotykający przynajmniej części świata nakłada się pewna polska specyfika. Otóż kryzys ma również swój aspekt polityczny i ten aspekt polityczny też postaram się przedstawić, ale to też nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że zgodnie ze spostrzeżeniem starożytnych Rzymian, którzy wszystko chyba już zauważyli na tym świecie, omne trinum perfectum, czyli wszystko, co potrójne, jest doskonałe. Kryzys ma również trzeci aspekt, aspekt moralny w postaci kryzysu przywództwa i ten aspekt moralny też postaram się przedstawić. Proszę Państwa, przechodzę do tego aspektu ekonomicznego, a właściwie
do finansowego aspektu, dlatego że to wszystko się zaczęło od kryzysu finansowego i żebyśmy lepiej mogli zrozumieć mechanizm tego kryzysu finansowego, który dotknął znaczną część świata, on się cały czas rozwija, przekształcając się w kryzys ekonomiczny, być może o charakterze trwałym, żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm tego kryzysu, musimy cofnąć się w czasie do 15 sierpnia, akurat rocznica będzie niedługo, 1971 roku. Tego dnia bowiem miało miejsce wydarzenie, którego odległe skutki świat, a przynajmniej znaczna część świata, odczuwa jako kryzys finansowy, przekształcający się w kryzys ekonomiczny o charakterze trwałym. Tego dnia amerykański prezydent Richard Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia w Bretton Woods. Porozumienie w Bretton Woods zostało zawarte w 1944 roku pod koniec II wojny światowej i jego celem było ustanowienie nowego ładu finansowego na świecie, bo dotychczasowy ład finansowy został zniszczony w następstwie wojny. Wojna bowiem jest zjawiskiem, które wywołuje chaos we wszystkich dziedzinach życia, a zwłaszcza w dziedzinie finansowej, dlatego że wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Dzisiaj na szczęście żadnych wojen nie ma, zgodnie z odpowiedzią, jakiej kiedyś udzieliło swojemu słuchaczowi Radio Rewań. Zaniepokojony słuchacz zadzwonił do Radia Rewań z zapytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Rewań odpowiedziało mu, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. To też dzisiaj nie ma już żadnych wojen. To, co Państwo często mylnie uważają za wojny, to nie są żadne wojny. To są operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, ewentualnie kinetyczne operacje militarne, ale to nie są żadne wojny. Mimo że to nie są wojny, to one też są kosztowne. Na przykład operacja pokojowa i misja stabilizacyjna w Afganistanie, no teraz będzie jeszcze w Iraku kolejna operacja pokojowa, bo tam wystąpiła katastrofa humanitarna na skutek poprzedniej operacji pokojowej. W związku z tym będzie podjęta kolejna operacja pokojowa i ta operacja pokojowa w Iraku i Afganistanie kosztuje rząd amerykański, a przecież inne rządy też tam biorą udział, ale tylko rząd amerykański kosztuje około 300 milionów dolarów dziennie. Możemy sobie wyobrazić, co by się tam działo, gdyby tam była wojna, ale na szczęście żadnych wojen dzisiaj nie ma. Tymczasem druga wojna to była wojna i to w dodatku światowa, więc nic dziwnego, że ten dotychczasowy ład finansowy został w jej następstwie zniszczony. No i w 1944 roku przedstawiciele państw wojujących i niewojujących spotkali się w miejscowości Bretton Woods w Ameryce, żeby ustanowić nowy ład finansowy na okres powojenny. Podstawą tego nowego ładu finansowego została waluta amerykańska, na co się złożyły co najmniej dwie ważne przyczyny. Pierwsza przyczyna to taka, że zarówno wtedy, jak i teraz dolar amerykański był światową walutą transakcyjną. Teraz właśnie być nią chyba przestaje powoli, dlatego że zimny rosyjski czekista Putin z podobnymi zimnymi czekistami w 2011 roku założyli taką szajkę, która się nazywa BRICS. Tam wchodzą Indie, Rosja, Brazylia, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki i celem tej szajki jest zdetronizowanie dolara z funkcji waluty światowej. Ale wtedy jeszcze takich zamiarów nikt nie objawiał, więc to była pierwsza przyczyna, dla której dolar amerykański stał się podstawą nowego ładu finansowego ustalonego w Bretton Woods. Stany Zjednoczone z tego faktu, że dolar jest światową walutą transakcyjną, ciągną ogromne korzyści i bardzo pilnują tego, żeby dolar tego charakteru nie utracił.
jak Państwo pamiętacie, jak pilnują, no to zaraz przypomnę, jak Państwo pamiętacie, straszliwy Saddam Hussein wyprodukował broń, znaczy w każdym razie był oskarżany o to, że wyprodukował broń masowej zagłady. Problem polegał na tym, że nigdzie tej broni nie można było znaleźć, zlokalizować. Wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzie on to schował, tę broń. Pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, że ta broń masowej zagłady została umieszczona na okręcie pomalowanym na czarno, który pod osłoną nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego okrętu też nie można było nigdzie zlokalizować. I dopiero pan redaktor Bronisław Wilstein, nie ruszając się z Warszawy, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że Saddam Hussein ukrył broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to od razu wszystko się stało jasne, ale nie to zgubiło Saddama Husseina, tylko to, że zaczął się odgrażać publicznie, iż w transakcjach eksportu ropy, Irak był dużym eksporterem ropy, odejdzie od dolara amerykańskiego w rozliczeniach i przejdzie na inne waluty, na japońskiego jena albo europejskie euro. Jak się Państwo domyślacie, takiej zbrodni świat już tolerować nie mógł. Toteż Saddam Hussein został schwytany, powieszony, żeby nikomu więcej nie przychodziły do głowy takie pomysły. Więc widać, jaka to ważna przyczyna jest, dla której dolar amerykański w Bretton Woods został fundamentem tego nowego ładu finansowego. A druga przyczyna była jeszcze ważniejsza, może chociaż ta jest też ważna. Otóż w 1944 roku, jeśli nie brać pod uwagę franka szwajcarskiego, to dolar amerykański był jedyną walutą na świecie częściowo respektującą standard złota. Standard złota to jest zobowiązanie, jakie przyjmuje na siebie emitent pieniądza papierowego, że na każde żądanie wymieni ten pieniądz papierowy na złoto według ustalonego parytetu. Wprawdzie od roku 1933, kiedy to prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych, dolar przestał być wymienialny w stosunkach detalicznych, to znaczy już w stosunkach detalicznych nie respektował standardu złota, ale zachował wymienialność na złoto w wielkich transakcjach międzynarodowych, także przynajmniej częściowo respektował standard złota. Dolar to była po prostu inna nazwa, najpierw 1,20, potem 1,30 uncji złota. Dzisiaj uncja złota kosztuje około 1700 dolarów, w porywach nawet dochodzi do 1800 dolarów i to pokazuje, jak daleko odeszliśmy od tamtych czasów. No ale wtedy jeszcze tak było, że dolar to była inna nazwa 1,30 uncji złota. No i ten ład finansowy ustanowiony podczas konferencji w Bretton Woods funkcjonował w miarę poprawnie, aż do połowy lat 60. W połowie lat 60. bowiem pojawiło się zjawisko, które wprawdzie było jednorodne, ale było rozmaicie nazywane w zależności od tego, gdzie się geograficznie objawiło. Otóż polegało ono na tym, że na wielkich ilościach waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych. I w zależności od tego, gdzie te wielkie ilości waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych się pojawiły, nazywane były albo eurodolarami, albo petrodolarami. Co to były eurodolary i skąd się wzięły? Po II wojnie światowej rząd amerykański wystąpił pod adresem rządów krajów europejskich z ofertą pomocy w odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, potocznie zwaną planem Marshalla. Polska też była adresatem tej oferty, ale ojciec narodów, chorąży pokoju, Józef Stalin nie pozwolił tej oferty Polsce przyjąć, podobnie jak innym krajom socjalistycznym. Także praktycznie ona została zawężona do krajów Europy Zachodniej. Plan Marshalla składał się z dwóch takich zasadniczych elementów. Po pierwsze, rząd amerykański stawiał do dyspozycji krajów objętych tym programem wielkie ilości amerykańskich towarów.
Ze sprzedaży tych towarów na rynkach wewnętrznych rządy krajów objętych planem Marshalla czerpały środki na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych, a przy okazji sprzedaż tych towarów na rynku wewnętrznym dynamizowała obroty, nakręcała koniunkturę, przyczyniała się do ożywienia rozwoju gospodarczego. Drugim elementem planu Marshalla było stworzenie całego systemu przywilejów dla towarów pochodzących z krajów nim objętych w dostępie na rynek amerykański. Rynek amerykański praktycznie biorąc został otwarty dla towarów pochodzących z krajów objętych planem Marshalla i w rezultacie działania planu Marshalla gospodarki krajów zachodniej Europy nie tylko szybko odbudowały się ze zniszczeń wojennych, ale wkroczyły w okres bardzo burzliwego rozwoju, takiego boomu powojennego. No i nie tylko strumień amerykańskich towarów płynął przez Atlantyk do Europy, ale coraz większy strumień towarów europejskich płynął przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, korzystając z tego nieograniczonego dostępu na tamtejszy rynek, a odwrotnie płynęła do Europy coraz większa rzeka dolarów, dlatego że wszystkie te transakcje rozliczane były w dolarach. No i to były eurodolary. Petrodolary natomiast wzięły się stąd, że pod koniec II wojny światowej, a zwłaszcza po jej zakończeniu, nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej, co spowodowało skokowe zwiększenie zapotrzebowania na ropę naftową. A ponieważ wszystkie transakcje eksportu ropy, bez względu na to, kto ropę kupował, rozliczane były w dolarach, w związku z tym w posiadaniu krajów naftowych znalazły się ogromne ilości waluty amerykańskiej, nazywane petrodolarami. I eurodolary i petrodolary stwarzały dla rządu amerykańskiego coraz większy problem, bo w miarę ich przybywania rząd amerykański musiał coraz częściej rzucać na rynek nowe, pewne ilości złota, żeby podtrzymać parytet dolara, bo był za to odpowiedzialny. I to budziło coraz większą krytykę w Stanach Zjednoczonych. Ci krytycy podnosili, że cały świat korzysta z tego, że ład finansowy ustanowiony w Bretton Woods jest stabilny, rzeczywiście był stabilny, a tylko Stany Zjednoczone ponoszą tego koszty. No, zapominali ci krytycy, że Stany Zjednoczone ciągną ogromne korzyści z tego, że dolar jest światową walutą transakcyjną, ale to im się wydawało już jako oczywista oczywistość i w ogóle o tym nie pamiętali. Natomiast to, że trzeba tam złoto rzucić na rynek, no to traktowali jako wielką dolegliwość, ale niezależnie od tego, czy mieli rację, czy nie, te głosy krytyki podnosiły się coraz częściej, brzmiały coraz donośniej i kiedy w 1971 roku, zresztą na tle nieporozumień politycznych związanych z wojną w Wietnamie, Francja zagroziła Stanom Zjednoczonym, że zażąda wymiany na amerykańskie złoto wszystkich posiadanych przez siebie eurodolarów, a tego całkiem sporo było, prezydent Nixon uznał, że to może zagrozić stabilności amerykańskich rezerw złota i 15 sierpnia ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują, wycofują się z porozumienia w Bretton Woods. Ta decyzja miała i ma nadal wielkie konsekwencje dla świata. Dlatego, że tego dnia świat odszedł od standardu złota definitywnie i w obiegu pojawiły się puste waluty o płynnych kursach, czyli tak zwany pieniądz fiducjarny. Ten przymiotnik fiducjarny pochodzi od łacińskiego słowa fides, które oznacza wiarę albo zaufanie. I definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, dlatego że ludzie myślą, że ma wartość. On tak naprawdę nie ma żadnej wartości, ale dopóki ludzie tak myślą, że ma, no to niech tak myślą jak najdłużej, to Państwo rozumiecie. To jest taki ciekawy problem dla filozofów i moralistów, dlatego że no, pieniądz jest uważany za esencję materializmu, prawda? A tu się okazuje, że ta esencja materializmu wisi na cienkiej nitce ludzkiego zaufania. Ale my się tym aspektem filozoficzno-moralnym nie będziemy tu zajmowali, bo z naszego punktu widzenia, znaczy z punktu widzenia naszych tu rozważań, istotniejsze jest co innego. Otóż to, że z chwilą odejścia od standardu złota upadła ostatnia bariera
hamująca chciwość banków emisyjnych i w ogóle banków. I żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm, w jaki banki czynią zadość swojej chciwości, musimy postawić głupie pytanie, co to jest bank. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale głupie pytania często bywają szalenie inspirujące. Na przykład w XVIII wieku pewien holenderski astronom postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Odpowiedź na to pytanie zajęła innym astronomom aż 100 lat, a przy okazji wyjaśniło się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Więc ja, ośmielony tym precedensem, wracam do głupiego pytania, co to jest bank. No, każdy wie, co to jest bank. To jest magazyn do przechowywania cudzych pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma po 100 kg złota. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? Więc mamy po 100 kg złota, nie chcemy tego trzymać w domu, bo złodzieje tylko na to czekają, prawda? Na taką lekkomyślność z naszej strony, więc chętnie zanosimy to nasze złoto do wyspecjalizowanego magazynu, gdzie są grube mury, sejfy w piwnicach, kraty w oknach, strażnicy uzbrojeni, gorąca linia z policją. No i kiedy bank nasze złoto przyjmuje na przechowanie, wydaje nam kwit magazynowy, że ten depozyt wziął od nas. Ten kwit magazynowy nie jest pieniądzem, bo pieniądz ten prawdziwy to leży tam w sejfie bankowym. On jest tylko substytutem pieniądza, on go reprezentuje. I gdybyśmy chcieli na przykład kupić sobie dom czy samochód, to możemy oczywiście pójść z tym kwitem do banku, wyciągnąć nasze złoto, zanieść do sprzedawcy domu czy do sprzedawcy samochodu, ale możemy tego nie robić. Możemy temu sprzedawcy wręczyć ten kwit, który dostaliśmy z banku. On, jeszcze raz powtórzę, nie jest pieniądzem, tylko substytutem pieniądza, ale ten sprzedawca domu czy sprzedawca samochodu z pocałowaniem ręki go przyjmie i potem sobie z tym dalej poradzi. Wynika z tego, że wprawdzie ten kwit nie jest pieniądzem, tylko substytutem, ale przy jego pomocy można regulować zobowiązania, czyli mówiąc potocznie, można nim płacić. I jeżeli banki wystawiają tylko tyle kwitów, ile mają depozytów, to się nazywa systemem 100% rezerwy bankowej. Ale banki myślą sobie tak, no przecież skoro tymi kwitami można płacić, to co będziemy się tu bawić? Wyprodukujemy trochę więcej tych kwitów, zanim się ktokolwiek zorientuje, puścimy je w obieg i zarobimy sobie. I banki, które wystawiają więcej kwitów niż rzeczywiście mają depozytów, pracują w systemie częściowej rezerwy bankowej albo w systemie rezerw cząstkowych. Dlaczego częściowej rezerwy? Ano dlatego, że tylko część kwitów wystawionych przez bank ma pokrycie w depozytach, reszta nie ma. Zatem to jest system rezerwy częściowej. Proszę Państwa, wynika z tego, że banki pracujące w systemie częściowej rezerwy bankowej, a w tej chwili wszystkie pracują w takim systemie, wypuszczają kwity fałszywe. No bo kwity opiewające na istnienie jakiegoś depozytu, którego w rzeczywistości nie ma, to są fałszywe dokumenty. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które są fałszywe, bo wszystkie są takie same, wszystkie są jednakowe. Ludzie może by nie chcieli, znaczy to, które kwity są fałszywe, to by się wyjaśniło, gdyby wszyscy posiadacze wszystkich kwitów jednocześnie w tym samym miejscu zgłosili się po realizację depozytów. No to dla kogoś, kto stanąłby na końcu kolejki, już by depozytu zabrakło i ten jego kwit okazałby się fałszywy, ale nie wiadomo, kto na końcu kolejki stanie, ba, sama taka możliwość jest czysto teoretyczna. W związku z tym wydaje się, że jest bezpiecznie z punktu widzenia banków. Ludzie tak czują, że z tymi kwitami to coś jest nie w porządku. Może by nie chcieli ich przyjmować, może by nie chcieli ich przyjmować według ich wartości nominalnej, ale są do tego zmuszani przez własne rządy,
na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Jak Państwo weźmiecie banknot, na polski na przykład, to tam jest nadruk taki, że banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co to znaczy? A to znaczy, że my pod rygorem odpowiedzialności sądowej musimy się tą walutą posługiwać, na przykład jak płacimy podatki, czy jak wnosimy jakieś opłaty. W rozliczeniach między sobą musimy cywilnoprawnych, kodeks cywilny zakazuje w zasadzie klauzuli indeksowej walutowej, musimy się posługiwać tą walutą. Dlaczego rządy tak na to nalegają? Bo przeważnie są właścicielami banków emisyjnych, tak jak na przykład polski rząd jest właścicielem Narodowego Banku Polskiego, a nawet jak nie są, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych rząd amerykański nie jest właścicielem systemu rezerwy federalnej, bo to jest umowa 12 prywatnych banków, ale przywilej emisji pieniądza, przywilej emisji waluty, właściwie monopol na emisję waluty, system rezerwy federalnej ma od rządu, więc tak czy owak rząd jakoś w tym macza palce. Mówiąc krótko, wchodzi w zmowę z bankami na szkodę obywateli. Dlaczego na szkodę obywateli? Proszę Państwa, no jeżeli wydawałoby się, że banki posiadły umiejętność wypłukiwania, tajemnicę właściwie, nie umiejętność, wypłukiwania złota z powietrza, bo wyprodukują fałszywe kwity, a właściwie nawet nie muszą się fatygować, żeby produkować fałszywe kwity, bo pieniądz gotówkowy, taki jaki znamy z życia codziennego, to jest zaledwie około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych. W związku z tym nawet nie muszą banki niczego fałszować specjalnie. Kliknie taki jeden z drugim w komputer i już złoto mu się sypie z powietrza. No to jeżeli banki wypłukują złoto z powietrza, to co my tu robimy? Biegnijmy wypłukiwać złoto z powietrza, przynajmniej sobie swoje problemy socjalne rozwiążemy. Ale zanim to zrobimy, to musimy się zastanowić, czy złoto w powietrzu jest. Doświadczenie życiowe nas poucza, że złota w powietrzu nie ma. Inna sprawa, że na doświadczeniu życiowym to też nie możemy tak do końca polegać, bo na przykład doświadczenie życiowe nam podpowiada, że zawsze umiera kto inny. Ale w tym przypadku chyba doświadczenie życiowe nas nie oszukuje. Złota w powietrzu nie ma. No to tym bardziej intrygujące staje się pytanie, skąd w takim razie banki złoto wypłukują? Bo że wypłukują, to rzecz pewna. Musimy to miejsce zlokalizować, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć w nocy. Proszę Państwa, na trop tego miejsca naprowadza nas takie zjawisko, które się nazywa inflacją. Zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli na rynku przybywa gwałtownie jakiegoś towaru, a innych towarów nie przybywa w takim tempie albo wcale ich nie przybywa, to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany tego towaru, którego ilość gwałtownie rośnie, z tymi wszystkimi pozostałymi towarami. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. On tylko lepiej się nadaje do porównywania wartości różnych towarów. To jest właściwie jego jedyna zaleta. Więc jeżeli banki, czyniąc zadość swojej chciwości, zaczynają gwałtownie produkować pieniądz fiducjarny i wrzucać go na rynek, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilkanaście lat temu było takie tąpnięcie na giełdach Dalekiego Wschodu. Takie gwałtowne załamanie na giełdach Dalekiego Wschodu. Fundusz Walutowy i Bank Światowy zalepiły to złotym plastrem, żeby nie było nic widać, ale przy okazji się wydało, że na giełdach światowych obraca się sumami pieniężnymi, które kilkakrotnie przewyższają wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi. I to była informacja o skali produkcji pieniądza fiducjarnego. Więc jeżeli ilość pieniądza na rynku gwałtownie rośnie, ilość pozostałych towarów no też rośnie, ale nie rośnie tak gwałtownie, to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na te wszystkie inne towary. Czyli mówiąc potocznie, rosną ceny wszystkich towarów, bo one są wszystkie wyrażone w jednostkach pieniężnych.
I jeżeli, i to się, to jest inflacja. Na tym polega mechanizm inflacji. Jest on efektem nadprodukcji pieniądza. I jeżeli mówimy na przykład, że inflacja wynosi 10% rocznie, to znaczy, że banknot 100-złotowy, który był 1 stycznia wart 100, 31 grudnia wart jest już tylko 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego banknotu 100-złotowego i odpowiednio innych nominałów, ktoś ukradł 10 zł bez przerywania snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Nie z powietrza, bo go tam nie ma, tylko z portfeli i kieszeni ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą przez nieprodukowaną, zmuszonych przez własne rządy na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Proszę Państwa, samo wyprodukowanie pieniądza fiducjarnego jeszcze bankowi zysku nie daje. Zysk się pojawia w momencie, kiedy ten pieniądz zostanie wprowadzony do obiegu gospodarczego, to znaczy, kiedy znajdzie się osoba fizyczna albo prawna, która ten pieniądz przyjmie, zaciągnie zobowiązanie, no to wtedy już go mamy, już musi pracować dla nas aż do śmierci. I najprostszym sposobem wprowadzenia pieniądza do obiegu gospodarczego jest pożyczenie go. Ludzie lubią mieć pieniądze, więc chętnie pożyczają, tym bardziej, że pożycza się cudze, oddać trzeba własne, to już gorzej, prawda, pożycza się cudze. Banków nie trzeba do tego przekonywać, bo produkują ten pieniądz w tempie stachanowskim, jeden przez drugiego, szukają komu by tu wtrynić, żeby na nie pracował. No a rządy, no to wiadomo, cóż rządy? Rządy troszczą się o to, żebyśmy byli szczęśliwi, prawda? No o nic więcej im nie chodzi, żeby nam przychylić nieba. A kiedy ludzie są szczęśliwi? No wtedy, kiedy mają pieniądze. Co prawda się mówi, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce to sprawdzić osobiście. Nie dowierzają ludzie temu, że pieniądze nie dają szczęścia. Każdy chce to sprawdzić osobiście, w związku z tym ludzie chcą mieć pieniądze. No i wydawałoby się, że to ten łańcuch szczęścia się zamyka, gdyby nie jedna nieprzyjemna okoliczność. Otóż są ludzie, którzy pożyczają pieniądze, a potem nie chcą oddać. No i wtedy mamy problem. Wtedy mamy problem, bo jeśli by banki rozpożyczyły pieniądze takim ludziom, no to ryzyko związane z nietrafionymi, ze złymi kredytami mogłoby się dla nich okazać ryzykiem nie do udźwignięcia. W związku z tym, żeby takiej sytuacji zapobiec, w 1938 roku została utworzona w Stanach Zjednoczonych instytucja, która nazywa się potocznie Fannie Mae. Fannie Mae, ona się nazywa oficjalnie inaczej, ale to znana jest jako Fannie Mae. Fannie Mae została utworzona jako instytucja państwowa, potem została sprywatyzowana, ale nawet po prywatyzacji utrzymała przywilej korzystania z funduszy publicznych, to znaczy z pieniędzy podatkowych. Celem Fannie Mae było zdjęcie z banków komercyjnych ryzyka złych długów. Ponieważ Fannie Mae korzysta z pieniędzy podatkowych, to rozkłada to ryzyko na wszystkich podatników. I to ryzyko, które dla jakiegoś banku mogłoby się okazać nie do udźwignięcia, rozłożone na 300 milionów podatników, okazuje się całkiem do udźwignięcia. No, w normalnych sytuacjach każdy podatnik składa się tam po 50, po 80 centów na czyjeś złe długi, on nawet nie wie, że się składa, a jak Państwo wiecie, to czego oczy nie widzą, o to serce nie boli. W związku z tym wydawałoby się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, że jest bezpiecznie, tym bardziej, że kilka lat później powstała druga podobna instytucja do Fannie Mae, funkcjonująca tak samo jak i ona, nazywa się Freddie Mac. Fannie Mae i Freddie Mac zdejmowały z banków ryzyko złych długów. W związku z tym banki doszły do wniosku, że rozszerzanie oferty kredytowej, między innymi w dziedzinie kredytu hipotecznego, jest całkowicie bezpieczne i można to robić właściwie w nieskończoność i z szybkością światła. I tak właśnie zaczęły postępować. I w tej sytuacji musiało dojść do tego, do czego w końcu doszło, że wśród kredytobiorców
pojawili się tak zwani ninja w slangu amerykańskim nazywani, to znaczy ludzie, którzy nie mają pracy, nie mają majątku, nie mają dochodów, ale mają zdolność kredytową. Z czego ta zdolność kredytowa się bierze, tego nikt nie wie, ale no, ninja byli uważani za bardzo dobrych kredytobiorców. I przykładem takim ninja jest Murzyn, co tam siedział w więzieniu, bezrobotny, bezdomny, jeszcze w dodatku ma wstydliwą chorobę. No i kiedy wyszedł z więzienia, nie miał gdzie mieszkać, więc bank mu zaoferował kredyt hipoteczny w wysokości 300 tysięcy dolarów na zakup domu. Murzynowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Wziął kredyt, kupił dom. Bank oczywiście zabezpieczył swoje interesy ustanowieniem na tym domu hipoteki w wartości 300 tysięcy dolarów. Ponieważ tych kredytobiorców, takich ninja było bardzo dużo, oferta kredytu hipotecznego powiększała się no prawie że z szybkością światła, a jak Państwo wiecie, ilość nieruchomości na rynku to jest taka, jaką Pan Bóg stworzył w pierwszym dniu stworzenia. Potem można to w górę nadbudowywać, ale to nie dokonuje się w takim tempie, w jakim tempie rozszerzała się oferta kredytu hipotecznego, więc zgodnie z prawem podaży i popytu, kiedy popyt na nieruchomości zaczął gwałtownie rosnąć, a podaż nie nadążała za popytem, no to zgodnie z prawem podaży i popytu ceny nieruchomości zaczęły piąć się w górę. Dom Murzyna nie był wart 300 tysięcy dolarów, tylko już 700, potem milion. Murzyn, nie przestając być ninja, został milionerem. I to może by nie było takie straszne, gdyby nie to, że te hipoteki w miarę wzrostu cen nieruchomości, te hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach, skredytowanych nieruchomościach, były uważane za murowane papiery wartościowe. Przecież dom nigdzie nie ucieknie. Więc banki chętnie przyjmowały te pakiety tych hipotek jako zabezpieczenia transakcji. Transakcje zabezpieczone pakietami hipotek były przedstawiane jako zabezpieczenie następnych transakcji. Budowana była cała skomplikowana inżynieria finansowa, ale podstawą tej inżynierii finansowej była nadzieja, że Murzyn zacznie spłacać kredyt. No a Murzyn nie spłacał, bo on był ninja, to jak miał spłacać? No i kiedy się okazało, że Murzyn jednak kredytu nie spłaca, bank wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego i zabrał mu dom. No ale bankowi dom jest niepotrzebny. Bank nie będzie tam przecież w nim mieszkał. Bank musi ten dom jak najszybciej zamienić na gotówkę, znaleźć następnego delikwenta. Może z nim będzie miał więcej szczęścia, żeby tamten na niego pracował. No i nagle się sytuacja odwróciła o 180 stopni. Tak jak poprzednio popyt na nieruchomości nie nadążał za podażą, to teraz nagle pojawiła się na rynku ogromna oferta nieruchomości do sprzedaży. Tyle tylko, że nie miał kto już ich kupować, bo właśnie ci, którzy kupili, to im banki pozabierały te nieruchomości. I sytuacja się odwróciła, ponieważ podaż nieruchomości wyprzedziła popyt, ceny nieruchomości zaczęły pikować w dół. Znowu się urealniać. Może to by nie było takie złe, gdyby nie to, że razem z pikującymi w dół cenami nieruchomości zaczęła pikować w dół reputacja tych hipotek. Bo Państwo rozumiecie, wartość hipoteki na domu, którego nie można sprzedać, to nie wynosi 300 tysięcy dolarów, tylko wynosi zero. To są tak zwane aktywa śmieciowe. A okazało się, że banki właściwie tylko to mają w swoich portfelach, że właśnie nic innego nie mają, mają same aktywa śmieciowe. No i w tym momencie zrobiło się gorąco, ale jeszcze wszyscy mieli nadzieję, że no jest Fannie Mae, jest Freddie Mac, to jakoś z tego wybrniemy. Wszyscy taką nadzieję mieli, że jest bezpiecznie, ale okazało się, że nie jest bezpiecznie. 18 września 2008 roku zbankrutował wielki bank nowojorski Lehman Brothers. No i w tym momencie zapanowała panika. Państwo wiecie, w takich momentach szalenie liczy się refleks. Jak ktoś jest gapa, no to straci w jednej chwili wszystko, co miał. Jak nie jest gapa, to może coś jeszcze uratuje.
i po bankructwie Lehman Brothers nowojorskiego z systemu rezerwy federalnej w ciągu 2 godzin wyparowało ponad 500 miliardów dolarów. No, każdy się ratował jak mógł, prawda? I oczy całego świata, a przynajmniej znacznej jego części, obróciły się na rząd amerykański, żeby coś zrobił. Nikt nie wiedział, co rząd ma zrobić, bo to po prostu nikt tego nie wiedział, ale żeby cokolwiek zrobił, bo już nie możemy wytrzymać tych nerwów. To była sytuacja podobna do tej, jaką opisuje Melchior Wańkowicz w opowieści o Westerplatte. Drugiego dnia oblężenia sztukasy przeprowadziły nalot, żołnierze się schowali do schronów, ale te schrony pod bombami aż całe się trzęsły i major Sucharski zauważył, że żołnierzy zaczyna ogarniać panika. No wyczytał to w ich oczach. I żeby zapobiec wybuchowi paniki, kazał żołnierzom przejść z jednego kąta schronu do drugiego. W tym drugim kącie było tak samo jak w tym pierwszym, ale żołnierze odnieśli wrażenie, że major wie coś więcej niż oni, że jakoś tam kontroluje sytuację i się uspokoili. I o to chodziło. No i chodziło o to, żeby rząd coś zrobił na tej samej zasadzie, żebyśmy się tak już nie bali, żebyśmy się uspokoili. I sekretarz skarbu w administracji prezydenta Busha, pan Paulson, uznał, że coś musi zrobić. On mi się nie zwierza, ale przypuszczam, że mógł sobie przypomnieć takie spostrzeżenie Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii, już nieżyjącego, który zauważył, że świat finansów jest bardzo podobny, a właściwie nie bardzo podobny, tylko taki sam jak alkoholizm. Bo opowiada Milton Friedman, i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar środków płynnych i euforia, a potem depresja. No to każdy, kto eksperymentował ze środkami płynnymi, wie, że taka jest kolej rzeczy, że depresja się pojawia na samym końcu, na przeważnie rano następnego dnia. Dlaczego tak myślę, że panu Paulsonowi mogło się to przypomnieć? Ano dlatego, że zastosował remedium doskonale znane każdemu eksperymentatorowi w Polsce pod nazwą metody clean cleanem. Za dużo pożyczyliśmy. No to pożyczmy jeszcze 700 miliardów dolarów, zobaczymy, może przestanie nas boleć głowa. Akurat byłem wtedy w Ameryce i bardzo byłem ciekaw, jaka będzie reakcja opinii publicznej na taką no bezczelną zupełnie propozycję obrabowania ludzi na 700 miliardów dolarów w biały dzień. Ale i była reakcja, a jakże, no tak, trzeba tu ratować sektor finansowy, bo to tego, bo to tamtego. No i tak się stało. Rząd ówczesny, to znaczy administracja prezydenta Busha, wpompowała w sektor finansowy 700 miliardów dolarów, ale głowa wszystkich bolała jakby nawet trochę bardziej. No to zmartwiony prezydent Bush postanowił sprawdzić, jak to lekarstwo zadziałało. Okazało się jednak, że sprawdzić tego nie można, bo te 700 miliardów dolarów w ogóle nie zostało nigdzie zaksięgowane. Wyparowało w okamgnieniu. No więc następny prezydent Obama zaproponował, żeby powtórzyć operację, to jeszcze raz wpompujmy 800 miliardów dolarów, no i zobaczymy, może przestaje nas boleć głowa. I tu się reakcja pojawiła, ponieważ część tych 800 miliardów dolarów miała być rozdzielona między poszczególne stany, rządy stanowe miały, jak to się nazywa, pobudzać popyt, czyli robić różne zakupy. I 6 stanów odmówiło przyjęcia tych pieniędzy. A najbardziej się postawił gubernator Teksasu, który powiedział, że jeżeli rząd w Waszyngtonie nadal będzie wpadał na takie pomysły, to Teksas rozważy możliwość wystąpienia z Unii. O, tego by nie zrobił, bo to by oznaczało drugą wojnę secesyjną, ale rzeczywiście tak powiedział. Proszę Państwa, dlaczego? Bardzo ładnie wyjaśnił to czeski prezydent Václav Klaus, no były czeski prezydent Václav Klaus. To był w ogóle wyjątkowy człowiek wśród tych wszystkich prezydentów, bo ci wszyscy prezydenci to przeważnie albo nie mają żadnych poglądów, a jak których przypadkowo ma, to starannie to ukrywa, żeby się upodobnić do pozostałych. A prezydent Klaus nie tylko miał poglądy, ale jeszcze je głosił odważnie. To był w ogóle fenomen, wyjątek wśród tych wszystkich prezydentów. No i prezydent Klaus właśnie powiedział, że bardziej się obawia
pewnych sposobów walki z kryzysem finansowym niż samego kryzysu finansowego. I żeby lepiej zrozumieć, dlaczego on tak właśnie się obawia, to wystarczy postawić pytanie, skąd właściwie rząd amerykański wziął te 1,5 biliona dolarów, które wpompował w sektor finansowy. Inne rządy też tak robiły, europejskie, z wyjątkiem jednego rządu, z wyjątkiem rządu pana premiera Tuska. Ale nie dlatego, że pan premier Tusk jest taki mądry, tylko dlatego, że nie miał pieniędzy, bo gdyby miał, to by to zrobił. Tym bardziej, że opozycja go zachęcała do tego, żeby, bo ponieważ wszyscy to robią, to my też musimy, jak wszyscy kradną, no to my też musimy, bo inaczej nie będziemy się mogli na oczy pokazać, prawda? No jasne, co o nas powiedzą w Paryżu, jak się dowiedzą, że my nie kradniemy, no to w ogóle katastrofa. Z tego wniosek, że rząd nie powinien mieć za dużo pieniędzy, bo jak ma za dużo pieniędzy, to zaraz zrobi jakieś głupstwo. A jak nie ma, to nie zrobi. My powinniśmy mieć więcej pieniędzy, a rząd jak najmniej. To jest taka nauka z tego kryzysu finansowego. Proszę Państwa, więc wracam do tego pytania. Skąd rząd amerykański miał te 1,5 biliona dolarów? No odpowiedź jest oczywista. Wydrenował to z rentownych gałęzi gospodarki amerykańskiej, bo z nierentownych to już nic się wydrenować nie da. No ale właśnie tego nie można robić bezkarnie w nieskończoność, bo jeżeli się będzie drenowało rentowne gałęzie gospodarki i pakowało pieniądze w zbankrutowane branże, no to te rentowne też zbankrutują i wtedy właśnie mamy kryzys gospodarczy o charakterze trwałym, bo już znikąd, wszystko się załamało, znikąd już nie ma pieniędzy. Ostatnim źródłem zaopatrzenia rządu w pieniądze jest rabunek podatników, którzy właśnie po to są ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego. I to jest mechanizm tego kryzysu finansowego, który się przekształca w kryzys gospodarczy o charakterze trwałym. Dodatkowo nakładają się na to takie mechanizmy jak rewolucja gospodarcza w Chinach, na skutek której Chiny przejmują produkcję z innych części świata, stając się nowym centrum gospodarczym świata. Na to wszystko się nakłada. W rezultacie w krajach o wysokim socjalu nie ma pracy. Świat jest zalewany tanimi towarami, no ale ci, którzy nie mają pracy, nie mają za co tego kupować. Jeszcze do niedawna można to było pokrywać wzrostem długu publicznego, ale właśnie ten moment już się kończy, ta możliwość się stopniowo kończy i to stwarza przed światem bardzo poważny problem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Polskę, no to na ten mechanizm nakłada się jeszcze dodatkowa polska specyfika i żeby lepiej poznać jej charakter, musimy znowu cofnąć się w czasie do 6 lutego 1989 roku. Tego dnia rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. To było widowisko przeznaczone dla nas, żebyśmy na własne oczy zobaczyli, jak nasi umiłowani przywódcy strasznie osaczają komucha. Jak komuch osaczony, przyparty do ściany się wije. On rzeczywiście się wił, ale ze śmiechu, dlatego że wiedział doskonale, iż w miejscach bardziej dyskretnych i w gronie bardziej zaufanym właśnie kładzione są fundamenty ustrojowe III Rzeczypospolitej. Między innymi taka niepisana zasada konstytucyjna, która w odróżnieniu od tych pisanych zasad bardzo ściśle jest przestrzegana. Ona nie jest pisana, nigdzie zapisana, dlatego że nie ma potrzeby jej zapisywania. Każdy, kto ją raz usłyszał, zapamięta ją do śmierci. Zasada ta brzmi: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Po co to zapisywać? To jest bardzo łatwe do zapamiętania. No i żeby nie być gołosłownym, podam dwa przykłady funkcjonowania tej zasady w praktyce. W grudniu ubiegłego roku minęło 18 lat od dnia, kiedy premier rządu ówczesnego, Józef Oleksy, został przez własnego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Mielczanowskiego oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Minęło 18 lat
i nikt nie został z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności. Nikt. A tymczasem, jeśli Józef Oleksy był szpiegiem rzeczywiście, no to dzisiaj powinien być bardzo starym nieboszczykiem. Jeśli Józef Oleksy szpiegiem nie był, no to Andrzej Milczanowski powinien dożywać życia w jakimś lochu, tam de profundis jęczeć i płakać, prawda? Tymczasem widzimy, że nic z tych rzeczy. Jak Państwo oglądacie telewizję, to widzicie, że pan Józef Oleksy przypomina księżyc w pełni. Jest pełen wigoru, planów na przyszłość, snuje różne tam rzeczy i tak dalej. Andrzej Milczanowski jest doradcą ekologicznym pana prezydenta Komorowskiego, tam niejedno mu doradzi, prawda? No, ho, ho. Pan Andrzej Milczanowski może takiej kariery nie zrobił, ale też krzywdy nie ma. W żadnym lochu nie siedzi, żyje sobie, daj Boże, każdemu, prawda? Dlaczego? Ano dlatego, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I przykład z odwrotnej pozycji, pani Barbara Blida. Została nawet utworzona komisja sejmowa specjalna pod przewodnictwem pana posła Kalisza dla wyjaśnienia okoliczności śmierci pani Barbary Blidy. Nieprawda. Te okoliczności były w najdrobniejszych szczegółach znane od samego początku. Przypomnę. Do pani Blidy przyjechała wczesnym rankiem ekipa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby ją aresztować. Pani Blida myślała, że wszystko już jest wykryte i się zastrzeliła. Tymczasem okazało się, że niepotrzebnie, ale ona o tym nie wiedziała. Więc wszystko było jasne. Nic tu nie trzeba było wyjaśniać. Nikt nie zaprzeczał żadnej okoliczności. Nie o to zatem chodziło, tylko chodziło o to, że przecież inaczej żeśmy się umawiali. Jak żeśmy się umawiali? No my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Tymczasem panią Blidę ktoś chciał ruszyć jeszcze tak wcześnie rano, no z małpim okrucieństwem. No to jakże tak? Musimy sprawcę tego złamania świętej zasady konstytucyjnej wykryć, przykład nie ukarać, żeby już takich niespodzianek nie było, prawda? Ale nie tylko ta zasada została wtedy ustanowiona. Z naszego punktu widzenia istotniejsze jest, że został wtedy ustanowiony również ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Starsi z Państwa, zwłaszcza ci, którzy zetknęli się z marksistowsko-leninowską politgramotą, może pamiętają ten przymiotnik kompradorski. A jak nie, to przypominam, że marksiści-leniniści określali tym przymiotnikiem, tym słowem kompradorski, tubylców w koloniach i to nie wszystkich, tylko takich, którzy za wzorową kolaborację z administracją kolonialną obdarzani byli przywilejami natury gospodarczej i dzięki tym przywilejom tworzyli niewielką enklawę bogatych tubylców, których marksiści-leniniści z przekąsem nazywali burżuazją kompradorską. Więc kapitalizm kompradorski. Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście, bo to też jest przydatne, może być pracowity i tak dalej, a tu piorun kulisty wszystko mu spali w jednej chwili, nic mu z tego nie przyjdzie, więc szczęście też jest przydatne w interesach. Ale jeżeli ma te wszystkie zalety, to nie tylko przeboruje sobie dostęp do rynku, ale na tym rynku osiągnie sukces na miarę tych swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z komunistycznym rodowodem. I żeby nie być gołosłownym, to podam przykład bardzo w Polsce znany, mianowicie przypadek pana Romana Kluski. Pan Roman Kluska, przedsiębiorca, przeborował sobie dostęp do rynku, odniósł na tym rynku sukces, bo przedsiębiorstwo Optimus było bardzo dobrze notowane i wtedy okazało się, że on jest intruzem, że on nie należy do żadnej sitwy. No i co się stało? Ano został natychmiast z rynku wyciśnięty nie przez konkurentów gospodarczych swoich, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie obowiązujące prawa, co się wyjaśniło w
ciągu następnych 10 lat, bo tyle lat trwało wyjaśnianie całej sprawy. Dzisiaj pan Roman Kluska cieszy się, że żywy, zdrowy, w ogóle już nie chce żadnych sukcesów odnosić. Raz mu wystarczyło, prawda, do końca życia, ale to pokazuje, jak bezwzględnie ten mechanizm działa. Proszę państwa, mechanizm działa w ten sposób, że wszyscy, którzy do Sitwy nie należą, muszą być wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, podobnymi, strategicznymi, bo każdy musi z czego żyć, no ja sobie dłubię coś na marginesie, prawda? W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu, no bo większość musi wylecieć na ten margines, a ten główny nurt jest zarezerwowany. I tu następuje zmiana pokoleniowa. Żeby nie być gołosłownym, podam państwu przykład. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w grudniu ubiegłego roku, nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Petrolinwest. Z tej funkcji zrezygnował pan Ryszard Krause, podobnie zresztą jak z innych spółek się wycofał. Coś tam mu się źle poszło w interesach. No i nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Petrolinwest, która kontroluje znaczny segment sektora paliwowego w Polsce, rynku paliwowego w Polsce, został 35-letni pan Marcin Dukaczewski, syn generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa wojskowych służb informacyjnych. Żeby było jaśniej, spółka Petrolinwest kontroluje spółkę Silurian, która ma kilkanaście koncesji na eksploatację gazu łupkowego w Polsce. Tutaj się ekologowie zastanawiają, czy ta eksploatacja gazu łupkowego zaszkodzi środowisku, czy nie. Zachodzą w głowę, ekspertyzy robią, to już wszystko jest rozdzielone. To nie ma co się, nie ma się nad czym zastanawiać, prawda? Wszystko jest porozdzielane. No to pokazuje, jak działa ten mechanizm. Proszę państwa, kapitalizm kompradorski, właśnie dlatego, że jego ubocznym skutkiem, bo nie sądzę, żeby zamierzonym, ale ubocznym skutkiem, nieuchronnym ubocznym skutkiem jest to niepełne wykorzystanie narodowego potencjału ekonomicznego. Kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno dla interesu narodowego, jak i interesu państwowego. Niektórzy powiadają, że nie istnieje nic takiego jak interes narodowy, że to hipostaza, aż tak źle nie jest. Stosunkowo łatwo jest zdefiniować interes narodowy. Naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek, z wyjątkiem może ludzi o skłonnościach samobójczych, zgodzi się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci o skłonnościach samobójczych, jak zostaną odratowani, to oni natychmiast zmieniają zdanie. Mówię, jednak lepiej jest być. Jednak być jest lepiej. Ale żeby być, to znaczy, żeby naród się rozwijał, a nie zwijał, to musi mieć pewne minimum warunków ekonomicznych, bo jak tego minimum nie ma, to zaczyna się zwijać. I nasz naród, nie to, że zaczyna, zaczął się zwijać. Zaczął się zwijać. Jeśli nie liczyć emigracji, całkiem zresztą sporej, o czym jeszcze będzie mowa, no to w ciągu ostatnich 24 lat liczba Polaków nie uległa jakiejś zasadniczej zmianie, oscyluje wokół 38 milionów. Ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji spadł poniżej 10% i nadal spada. I nadal spada. To jest właśnie sygnał, że nasz naród zaczął się zwijać. Ten proces może trwać i 100 lat, ale on już się rozpoczął i nabiera własnej dynamiki. No, jeżeli maleje odsetek dzieci i młodzieży, to znaczy, że naród będzie się starzał, a będzie się starzał, znaczy będzie wymierał, a nie się rozwijał. Proszę państwa, to jest właśnie ta szkodliwość dla interesu narodowego, ale również dla interesu państwowego, dlatego że na skutek niepełnego wykorzystania narodowego potencjału ekonomicznego nasze państwo nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele.
no to dobrze się to skończyć nie może dla żadnego państwa, a zwłaszcza dla państwa, które tam ma różnych takich fałszywych przyjaciół, że tak powiem. Proszę państwa, na kapitalizm kompradorski społeczeństwo nasze reaguje na trzy sposoby. Pierwsza grupa, widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, emigruje. To emigruje elita bez względu na poziom wykształcenia, bo są ludzie przedsiębiorczy, spostrzegawczy, tak energiczni, żeby w ogóle wpaść na pomysł, żeby wyjechać do obcego kraju i tam szukać szczęścia, to trzeba mieć tęgi nabój energii w sobie. No i oni taki mają. Na ogół, bo tam są wyjątki, się zdarzają, że nie, ale na ogół mają. Druga grupa nie emigruje, bo nie może, bo nie chce. Nieważne dlaczego, ale prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. Ci ludzie nie są skłonni do wylewności, więc my mechanizmu, taktyki tej wojny to tak dokładnie nie znamy, ale wiemy, że ona się toczy, a wiemy to z takiej informacji, którą co roku podaje Główny Urząd Statystyczny, informując, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co w Polsce zostało wyprodukowane i sprzedane, powstaje w szarej strefie. Około 30%, czyli w konspiracji przed władzami. 1/3 gospodarki pracuje w konspiracji. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, moim zdaniem jest, ale nawet gdyby nie był, to by oznaczało, że co najmniej połowa ludzi w Polsce w tej konspiracji tak czy owak uczestniczy. To jest konspiracja większa niż w czasie wojny. No i dzięki temu, dzięki tej konspiracji nasza gospodarka jako tako jeszcze funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Kolejne rządy odgrażają się, że zlikwidują szarą strefę. Ja ile razy słyszę takie pogróżki, to mi skóra cierpnie ze strachu, ale pocieszam się, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi. Zastanówmy się jednak, co by się stało, gdyby któremuś rządowi się udało. Prawdopodobnie wystąpiłyby takie objawy, jak przy strajku włoskim. Państwo wiecie, strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie przerywają pracy, przeciwnie, pracują bardzo dokładnie, skrupulatnie przestrzegając wszystkich przepisów i wszystkich procedur ustanowionych rzekomo dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa albo instytucji. Rzekomo, dlatego że przestrzeganie tych przepisów i procedur, a więc strajk włoski, zawsze się kończy takim samym skutkiem jak zwyczajny strajk, kiedy ludzie po prostu, pracownicy przestają pracować. Przedsiębiorstwo staje, instytucja jest sparaliżowana całkowicie. No to mamy dowód, że te przepisy i procedury na pewno nie są ustanowione dla sprawnego funkcjonowania. No to w takim razie po co są naprawdę? Ano naprawdę są po to, żeby ustanowić czyjąś władzę, żeby umocnić jakąś hierarchię, ale to nie ma nic wspólnego ze sprawnym funkcjonowaniem. Więc gdyby któremuś rządowi udało się zlikwidować szarą strefę, to gospodarka prawdopodobnie by nie ustała, bo ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Pamiętamy z historii najnowszej, że w generalnym gubernatorstwie w czasie okupacji za nielegalny ubój, znaczy zabicie świni na rąbankę, groziła kara śmierci. No, trudno sobie wyobrazić gorszej represji, gorzej być nie może. Tymczasem wiemy przecież, że kto był na wolności, no to rąbankę jadł, nawet ci źli naziści z tego korzystali. Ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Naród nie rzuci się do morza, to poszczególne jednostki mogą nie wytrzymać tego ciśnienia, by się tam się zabić, powiesić i tak dalej, zwariować, ale naród cały nie. I dlatego o tym mówię, żebyśmy pamiętali, dlaczego nasza gospodarka jako tako funkcjonuje. Dzięki tym dzielnym ludziom, którzy często z dużym ryzykiem osobistym omijają złe prawo, bo to na tym polega ta szara strefa. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi z nikim żadnej wojny, tylko widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego,
coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. To znaczy domaga się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I rządy odpowiadają, proszę bardzo, chętnie was weźmiemy i tak dalej, znaczy tam chętnie, niechętnie, nieważne. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, dlatego że rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Bogactwo wytwarzają ludzie, praca ludzka wytwarza bogactwo, to nie rząd. Więc kiedy rząd mówi, że weźmie tych ludzi na swoje utrzymanie, używa skrótu myślowego, bo tak naprawdę to może zrobić jedno. Może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robi. I to właśnie robi. I podatki, mimo że wysokie i rosnące, już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem podtrzymania iluzji płynności finansowej państwa, nie płynności finansowej państwa, tylko iluzji płynności finansowej państwa, jest powiększanie długu publicznego. Pan minister Rostowski, jak jeszcze był ministrem, teraz czmychnął na posadę w Parlamencie Europejskim, kilkakrotnie zmieniał sposób liczenia długu publicznego, zresztą na żądanie Unii Europejskiej. I w rezultacie nie wiemy dokładnie, ile ten dług publiczny wynosi. No teraz pojawił się komunikat z ostatniej chwili, że przekroczył 1 bln zł, czy 1 000 mld zł, ale przy innym sposobie liczenia długu publicznego 1 bln zł został przekroczony na przełomie sierpnia i września roku 2012. No, a pan doktor Dąbrowski z Instytutu Sobieskiego twierdzi, że rzeczywisty poziom długu publicznego stanowi równowartość 200% produktu krajowego brutto w Polsce, czyli 3 700 000 000 000 zł. I powiększa się szybkością od 7 do 10 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile przez godzinę narasta, a ile przez dobę, a ile przez tydzień i tak dalej. Proszę Państwa, nie znamy rzeczywistej, dokładnej wartości długu publicznego na skutek tych wszystkich zmian sposobu liczenia, ale jedną wartość znamy dokładnie, mianowicie koszty obsługi długu publicznego. I po dynamice wzrostu tych kosztów obsługi długu publicznego możemy się zorientować, jak rośnie poziom długu publicznego. Podam dane z ostatnich 2 lat. W roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku ubiegłym koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 50 miliardów złotych. No teraz mamy sierpień, więc jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale uwzględniając dotychczasową dynamikę przyrostu kosztów obsługi długu publicznego, jest całkiem prawdopodobne, że może ona sięgnąć 56, może nawet 57 miliardów złotych. Czy to dużo, czy mało? Ano, porównajmy to z inną sumą, mianowicie z kosztami, 10-letnimi kosztami modernizacji sił zbrojnych. Pan prezydent Komorowski zainicjował taką operację modernizacji sił zbrojnych i państwo przeznaczyło na ten cel w ciągu najbliższych 10 lat 140 miliardów złotych. Tymczasem roczne koszty obsługi długu publicznego mogą już w tym roku sięgnąć 56, może nawet 57 miliardów złotych. To pokazuje, wydajemy na obsługę długu publicznego coraz więcej, znacznie więcej niż na wszystkie resorty siłowe razem wzięte w budżecie rocznym. Proszę Państwa, jeżeli podzielimy koszty obsługi długu publicznego przez liczbę obywateli rzeczywiście mieszkających w Polsce, około 35 milionów, bo to emigrację tutaj trzeba uwzględnić, no to się okazuje, że na jednego obywatela przypada 1 500 zł rocznie. Czyli 5-osobowa typowa rodzina musi wydać tylko na obsługę długu publicznego 7,5 tysiąca złotych, niezależnie od innych świadczeń. I to wyjaśnia przyczyny, dla których tak wielu ludzi w Polsce nie jest w stanie
odczuć dobroczynnych skutków wzrostu gospodarczego, nawet gdy był większy niż jest, bo teraz mówią nam nasi umiłowani przywódcy, że wzrost gospodarczy wyniesie 2,5%, bardzo się z tego powodu cieszymy, chociaż pamiętamy, że błąd statystyczny wynosi 3%, więc tak naprawdę to my nie wiemy, jak to jest, ale powiedzmy, że jest, że ten wzrost rzeczywiście, nawet gdy był większy, to bardzo wielu ludzi nie byłoby w stanie odczuć dobroczynnych skutków tego wzrostu, bo nie może nawet tego przez chwilę podtrzymać. Natychmiast to musi oddać komu? Lichwiarskiej międzynarodówce, która pożycza pieniądze polskiemu rządowi. I to jest, proszę Państwa, tutaj już się zaczyna polityczny aspekt sprawy, dlatego że nasi umiłowani przywódcy, kolejne rządy, podtrzymują fikcję płynności finansowej państwa za cenę wpędzania nas w coraz głębszą, niewolniczego typu zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Bo istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że go tam przezywa, czy że na niego krzyczy, tylko istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. Co to znaczy, że musi pracować? Ano to znaczy, że musi oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to my jesteśmy z roku na rok wpędzani w coraz głębszą tego typu zależność. Rządy kolejne, nasi umiłowani przywódcy, podtrzymują pewną fikcję za cenę wpędzania nas w niewolę, coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. I to już ma konsekwencje polityczne, dlatego że niewolnik nie może być suwerenny. Suwerenny niewolnik to tak jak żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Nie ma takiego zwierzęcia. Proszę Państwa, jakie płyną z tego wnioski? Właściwie jeden wniosek płynie z tego, że jak najszybciej powinniśmy zlikwidować kapitalizm kompradorski i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem, w którym o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania decydują zalety człowieka działającego. Jest to niezbędne ze względu na interes narodowy i państwowy, o czym tu mówiłem. Jest to technicznie możliwe, bo to wymaga tylko zmiany prawa z tego głupiego na normalne. A już starożytni Rzymianie zauważyli, że cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. To znaczy, że nawet teoretycznie nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego. Więc jest to technicznie możliwe, natomiast jest to bardzo trudne, nie wiadomo czy w ogóle możliwe, z powodów politycznych. Dlatego, że ta sitwa, która jest beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, sprawuje w Polsce rzeczywistą władzę. Według mojej ulubionej teorii spiskowej punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa. I jesteśmy jako naród w związku z tym w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe, bo stoimy w obliczu rozpaczliwej alternatywy. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Pozabijać ich. Oni się nas szykują pozabijać. Pan prezydent podpisał 24 stycznia podpisał ustawę o tak zwanej bratniej pomocy, to znaczy o uczestnictwie z formacji zbrojnych obcych państw na obszarze Rzeczypospolitej przy tłumieniu rozruchów. No to oni się, nasi okupanci, nie są pewni, czy w razie czego sami by sobie z nami poradzili i liczą na auksilia zagraniczne. No przekonać ich, no to też jest trudno, ale przykład węgierski pokazuje, że nie jest to niemożliwe, że zdarzają się takie sytuacje, że bywa to możliwe. Takim argumentem, który by przemawiał do naszych okupantów, to jest ryzyko utraty korzyści z okupacji. To ich może przekonać. Proszę Państwa, i to jest ten aspekt polityczny, a właściwie część aspektu politycznego, bo jeszcze mamy sąsiadów, strategicznych partnerów, którzy mają do nas ten sam interes, co w wieku XVIII. To znaczy, że by w obszarze leżącym między nimi nie powstał zalążek żadnej siły. A ponieważ mają dużo możliwości działania, no to dosyć dobrze tego pilnują.
I to jest ten aspekt polityczny. I na koniec, żeby już Państwa nie katować, to króciutko o tym trzecim aspekcie. Puśćmy na chwilę wodze fantazji. Puśćmy na chwilę wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że patrzymy na nasz naród z góry. No może jeszcze nie z nieba, bo to zdążymy, ale z wysokości przelotowej samolotu. Co widzimy? Ano widzimy, jak nasz naród maszeruje ku świetlanej przyszłości, bo gdzieżby indziej, prawda? Nasi umiłowani przywódcy na przodzie, reszta z tyłu, wszystko w jak najlepszym porządku. Musimy tylko jedno pytanie postawić. Dlaczego właściwie nasi umiłowani przywódcy są z przodu? Czy dlatego, że wiedzą, gdzie jest świetlana przyszłość i którędy tam się idzie, a reszta za nimi maszeruje? Czy dlatego są na przodzie, że w popłochu przed tą resztą uciekają, prosto przed siebie, w ogóle nie patrząc gdzie? Ta druga możliwość wydaje mi się bardziej prawdopodobna. Bo gdyby tak nie było, to już byśmy kontury świetlanej przyszłości zaczęli dostrzegać. Tymczasem jakoś nie widać, zajączka jakoś nie ma. Proszę Państwa, no to skoro przed nami uciekają, to dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo się nas boją. A dlaczego się nas boją? A dlatego prawdopodobnie, że wiedzą, że nas zdradzili i boją się, co to będzie, jak my sobie to uświadomimy, jak my zyskamy w tej kwestii pewność. Więc na wszelki balek, tutaj trochę przesadziłem, oni nie uciekają tak prosto przed siebie, nie patrząc gdzie, tylko uciekają do Unii Europejskiej w nadziei, że zostaną tam wynagrodzeni, tam się ewakuują, albo mają taki zamiar się ewakuować i być może, że mają rację. Być może, że mają rację. I tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo dziękuję Państwu, żeście mnie cierpliwie wysłuchali. No i teraz przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania, to znaczy Państwo zabieracie głos, a ja się będę do tego odnosił. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, dzień dobry, Mirek Fariński, kłaniam się z takimi zapytaniami dwoma. Na czym polega do końca scenariusz Islandii? Przecież tam pierwsze klapsy kryzysu padły właśnie na Islandii. Jakoś cisza jest w tych naszych głównych mediach, to po pierwsze, a po drugie, czy... Właśnie chciałem dokończyć, że tam chyba ktoś nawet siedzi z tego powodu. Tam ktoś nawet siedzi z tego powodu. Ktoś tam dostał za kratki się. Nie naśladować. Jakoś tam z Islandią się czuje, to jest nieduży kraj, ale już na przykład z takimi Węgrami się nie chcą po prostu. To jest trochę większy kraj. No i dodatkowo w europejski kraj. Proszę. Drugie pytanie to jest z naszej działki. Najnowsze te przesłuchania tych taśm. Pieprzona ściana wschodnia? Padły tam takie, czy pieprzyć ścianę wschodnią? Było takie sformułowanie.
Czy to się nie pokrywa dość fajnie z mapą Judeo-Polonii? Tego nie wiem, to nie ma. Warto wspomnieć to, co mówił w 1987 roku, że ówczesny minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, Edward Szerarna, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych tego WSZ, dziennikarze zapytali, co po tych grupach Włochem, gdy się mówiło o Zjednoczonych Stanach, dziennikarze go zapytali, co Związek Radziecki ma do powiedzenia w kwestii zjednoczenia Niemiec. Czyli na to, że odpowie tak jak Gromyko był nazwany mister Niec, bo on mówił Niec na stanie razie. A tu Edward Szelarnak powiedział, po zaskoczeniu tych pytających, że Związek Sowiecki nie ma nic przeciwko temu. Jeden tylko warunek, że między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Sowieckim zostanie ustanowiona strefa pokojowa. Strefa pokojowa to jest obszar rozbrojony, pozbawiony przemysłu ciężkiego. Na tym stopniu to się stało. To, a druga przyczyna to jest taka, że od co najmniej 10 lat jest realizowany na obszarze Europy Środkowej niemiecki program Mister Europa z roku 1915. Program Mister Europa zakładał połóż patentów ciężkich. Urządzenie polityczne Europy Środkowo-Wschodniej. Przewidywał utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. To też widać w ciągu 10 lat. Z czego się ma brać bogactwo? Nie wiem, jak tutaj wygląda sytuacja we mnie, bo nie byłem, ale rozmawiałem z jednym weterynarzem, takim znajomym na Lubelszczyźnie. No i on powiedział, że na przykład w takiej miejscowości Belżyce, to Lublina, jeszcze kilkanaście lat temu było 300 krów, a teraz są 3. Warto pytać, z czego się ma brać to bogactwo, skoro największymi pracodawcami w miastach bardziej przemysłowych czy portowych są jednostki budżetowe, więc żyjące z podatków. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Witam, Łukasz Muchowski. Mam również dwa pytania. Pierwsze to jest takie. Wiem, że nie będzie emerytur z ZUS-u. Wiemy, że wszystko jest obiecane, tak? ZUS jest obiecany, prywatne fundusze to jest też obietnica, papierowa waluta to jest obietnica, więc w jaki sposób oszczędzać na emeryturę? Przekonanie, że emerytura jest dobrodziejstwem, człowieka, no to jest jedno, ale proszę usiąść, ja wystarczy, że ja tutaj. To jest jedno ze złudzeń, bo w ogóle ubezpieczenia.
Ubezpieczenie to jest, tu, no weźmy ubezpieczenie społeczne, emerytalne, to jest rodzaj hazardu. Ja się zakładam z ZUS-em, że będę żył długo, ZUS się ze mną zakłada, że będę żył krótko. Jak żyję długo, no to wygrałem, przynajmniej teoretycznie, jak umarłem szybko, to ZUS wygrał. Nie ma w tym nic złego, bo to ludzie różne tam zakłady robią, chyba że to jest zakład przymusowy, a właśnie jest i to jest złe. I dlatego ja bardzo żałuję, że nie został zrealizowany pomysł, który przedstawił w 90 roku Janusz Korwin-Mikke, mianowicie, żeby stworzyć fundusz emerytalny z 30% akcji prowadzonych przedsiębiorstw. Nikt tego nie zrobił. No bo po co zrobić, jak można to wszystko rozkraść albo gdzieś tam przefrymarczyć. W rezultacie ZUS jest w stadium bankructwa. Jeszcze teraz to bankructwo zostało odroczone, bo przejął 140 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, które też zresztą były złodziejskim przedsięwzięciem, mówiąc między nami. Więc jeden złodziej drugiego okradł. Ale teraz już właściwie nie ma dobrego, sprawy zaszły tak daleko, że nie ma dobrego rozwiązania. Nie ma. To, co ja za chwilę powiem, to jest pomysł też zły. Też zły, bo już dobrego nie ma. On tylko ma taką zaletę, że inne są jeszcze gorsze. Na czym polega ten pomysł? Żeby znieść przymus ubezpieczeń społecznych. Na przykład od 1 stycznia 2016 roku likwidujemy przymus ubezpieczeń społecznych, natychmiast mamy problem, bo nikt nie płaci składki, to jest jasne, no przecież skąd, gdzie takiego frajera wziąć, żeby składkę płacił. Mamy natychmiast problem, skąd wziąć pieniądze na realizację zobowiązań zaciągniętych wcześniej, przecież nie, te zobowiązania trzeba jakoś realizować. Nie ma innego wyjścia. Tylko trzeba by ustanowić podatek celowy na emerytury i renty, który w pierwszych latach byłby wysoki, w wysokości składki, może nawet w drugim czy trzecim roku by był wyższy niż składka, ale w następnych latach miałby charakter malejący, aż po 45 latach już zupełnie symboliczny podatek można by było zlikwidować, ostatni by zgasił światło i tyle. Na czym polega wada tego rozwiązania? Otóż dwa pokolenia obywateli byłyby obciążone świadczeniem nieekwiwalentnym. Musieliby płacić i nic by za to nie mieli. No, oni by ponieśli karę za to wcześniejsze zaniechania. To jest złe, to jest złe, ale zostawienie tego tak jak jest jeszcze gorsze, bo nie dwa pokolenia, tylko wszystkie pokolenia byłyby obciążone świadczeniem rosnącym i to nie tak, że w nieskończoność to świadczenie by rosło, bo jeśli teraz już dochodzi do 50%, to w sytuacji pogarszającej się demografii, a ona się pogarsza, o czym już wspominałem, zresztą podam porównanie. W 60-tych latach na jednego emeryta pracowało 7 pracujących. Teraz jeden pracujący musi utrzymać prawie 3. Więc te świadczenia będą rosnące. I jeżeli zbliży się to obciążenie do 60% dochodu, może nawet do 55%, to nawet w katolickim kraju może się pojawić społeczne przyzwolenie na eutanazję. Młodzi ludzie się zbuntują, powiedzą do diabła z tymi starcami, wampirami, wrzućmy ich do chloru i w ten sposób rozwiążmy problem. No to albo tak, albo tak. Albo tak, albo tak. To ja myślę, że to rozwiązanie, które ja proponuję, jednak jest bardziej ludzkie.
A to co innego, to tak mi pan mówi. Proszę pana, więc ja na pańskim miejscu to bym się w ogóle nad tym nie zastanawiał. Ja na pańskim miejscu, wie pan co bym robił, jakbym miał jakieś wolne środki, to bym lokował je w złoto. To mi lokował złoto. To by była moja polisa ubezpieczeniowa. Proszę? Nie. Jakie to? Proszę pana, Amber Gold to naprawdę nie. Ktoś, kto się dał w ten sposób naciągnąć, to właściwie sam sobie winien. Bo jeżeli ktoś jest na tyle głupi, że myśli, że kwitek, papier, na którym jest napisane, że to jest złoto, to jest tak samo jak złoto, to rzeczywiście nie powinien mieć tak dużo pieniędzy. No naprawdę, no to... Przecież jak ktoś nie rozumie takiej różnicy, to rzeczywiście, że niewiele rozumie. To musi być naprawdę ciężkim frajerem. Proszę bardzo. Dobrze, i kolejne pytanie, to czy potrafi pan wskazać wśród krajów, które pan odwiedza, bo dużo pan jeździ po świecie i dużo pan o tym świecie wie, czy potrafi pan wskazać w obrębie naszej cywilizacji zachodniej taki kraj, który cechuje się jak największą sferą wolności obywatelskiej, tak? To znaczy jest kraj, w którym obywatele są najmniej ciemiężeni przez państwo i różne grupy wpływów. Wie pan, ja tak, wydaje mi się, że stosunkowo największa łagodność, z jaką się spotkałem, to w Australii. Ale to dlatego, że tam jest mało ludzi, wielki kontynent i tam właśnie jak ktoś się uprze, to może żyć i w ogóle państwa nie widzieć na oczy. Albo na terytoriach północnych Kanady. Bo tam już bardziej na południe, bliżej granicy ze Stanami Zjednoczonymi, to tam już państwo daje o sobie znać. Ale na terytoriach północnych to nie. Natomiast w Australii to tam jest pewna specyfika, zwłaszcza ci tacy rdzenni Australijczycy, ci Łosi. To oni, ponieważ klimat temu sprzyja, to cały rok okrągły chodzą w t-shirtach, w bermudach. I w klapkach. I grill, piwo i tam reszta ich specjalnie nie obchodzi. Taki luzacki styl życia. Chociaż już wkrótce chyba będą musieli to porzucić. Dlatego, że jest bardzo dużo imigrantów z Azji. Z Chin, arabskich imigrantów, ale ci nie są groźni. Bardzo groźni są potencjalnie, jako potencjalni konkurenci, tacy społeczni. Chińczycy, Hindusi i Indonezyjczycy. Tam 100 milionów Indonezyjczyków jest nad głową, wisi. No i zwłaszcza Chińczycy, wszyscy się kształcą na poziomie wyższym. Na szczęście Polacy też. Drugie pokolenie polskiej emigracji, nawet jak rodzice nie są wykształceni, to już zadbają o to, żeby dzieci miały wyższe wykształcenie. To oczywiście ma swoje konsekwencje, bo oni już gorzej mówią po polsku, ale no są przygotowani do zajęcia z odpowiedniego miejsca w tamtejszej społeczności. No bo nie dlatego, że są pupilami rządu, bo pupilami tamtejszego rządu są aborygeni, trochę z powodu wyrzutów sumienia. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, aborygeni australijscy jeszcze do lat 70. figurowali w tamtejszym spisie fauny i flory. No i w interiorze nawet do niedawna jeszcze, to znaczy jeszcze 30 lat temu się zdarzało, że urządzano na nich polowania. Znaczy to nie było to praktyką nagminną, ale tam są farmy wielkości naszego powiatu albo i dwóch. No i tam te owce czy krowy, no to chodzą tam samopas, bo to aborygeni nie znają poczucia własności. Oni nie mają poczucia własności, to jest dla nich zbyt skomplikowane. W związku z tym, jak przechodziła taka grupa aborygenów i tam znaleźli krowy czy owce, no to po prostu je zjadali.
i byli traktowani przez tych farmerów, byli uważani jako za szkodników po prostu. I jak ci farmerzy sobie popili, to tam organizowali takie safari na nich. No teraz to już podobno tego nie ma, ale, ale to było, było tak. W związku z tym rząd odczuwa takie trochę wyrzuty sumienia i tam im stara się ich osiedlić, tam kupuje im domy, im buduje, ale to nie jest trwałe, bo jak oni przyjdą do takiego domu, to zaraz zapalają tam ognisko, dom idzie z dymem i tak się to kończy. Więc, ale poza tym, to oni nawet nie chcą specjalnie się tam integrować. Niektórzy tu tam taką buńczuczną nawet postawę okazują, ale poza tym to, tak jak mówię, no trochę się martwią ci Australijczycy, bo tam gospodarka tamtejsza jest na dwóch takich filarach oparta, na rolnictwie i przemyśle przetwórczym i na górnictwie. I dopóki Chinole wszystko kupują, a przede wszystkim minerały, produkty górnicze, no to Australijczycy się piwem swoim tam pocieszają i jest dobrze. Jak byłem, akurat wojna na Ukrainie się zaostrzała, no to tam się bali, że Chiny zostaną wciągnięte do tej wojny i nastąpią jakieś załamania dostaw górniczych i to może zachwiać dobrobytem australijskim. A tak to tam siedzą sobie jak u Pana Boga za piecem. Jeszcze do nich nie dotarła ten Patriot Act w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone się robią państwem bardzo policyjnym w tej chwili. To już też to w miastach gorzej to widać niż tam gdzieś na prowincji, bo na prowincji to się żyje tak jak się żyło. Po staremu tam taki szanujący się Teksańczyk na przykład to taki półciężarówkę 6-litrowym silnikiem, stojak na karabin z tyłu i niech mu kto tam co powie, prawda. Ale w miastach to już tak nie jest. W miastach już wszyscy chodzą jak w zegarku. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan natknął mnie takim zapytaniem jeszcze jednym. Co by było gorsze z tym ZUS-em? Albo zbankrutuje, albo się sprywatyzuje. Działki, bałacyki, to jest coś warte. Nasze państwo jest zdolne do doskonałych rzeczy. Tak jak giełda jest do wydojenia pieniążków, tak jak Amber Gold i teraz ZUS na przykład, państwo wpada na genialny pomysł, prywatyzujemy. Czyli tak, kolejne ciepłe posadki, namawiani jesteśmy na jakieś fundusze, inwestycje, renty, emerytury i tak dalej, nagle bach. Ja bym nie kupił ZUS-u, po co? Nie, no to wie pan, to oczywiście składniki majątkowe można sprzedać, tylko ja myślę, że będzie inaczej, że bankructwo ZUS-u nie będzie gwałtowne, tylko będzie takie pełzające. Po prostu pewnego dnia jakiś premier, nie wiem czy pan Tusk, czy jakiś tam inny, stanie przed nami, wywróci kieszenie i powie, ja ludzie kochani jestem niewinny. Znaczy oferujemy taką propozycję nie do odrzucenia, przedstawiamy, że dostaniecie równowartość $200, jak komuś się nie podoba, to jeszcze kopniaka dostanie w tyłek i niech idzie z Bogiem, bo tego tak może być. I dalej niech sobie radzi, jak tam potrafi. Więc dlatego proszę. Proszę pana, no jak za mało, no jakoś tam, wie pan, w Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych, no i jakoś żyją. To znaczy, że mają z czego. Dzięki szarej strefie, wie pan, szara strefa to jest potęga. Najwyżej wszyscy przejdziemy na szarą strefę i tyle, no. Proszę bardzo. A ja chciałam zapytać pana w takiej sprawie, bo nie za bardzo słyszałam o tym w telewizji naszej, ale wyczytałam w internecie. Czy to prawda, że od września ma wejść w życie
że rząd, że nasz ZUS wypłaci, będzie wypłacał 100 euro każdej osobie, która przeżyła Holokaust w Polsce, a która jest obywatelem Polski, a nie musi tu mieszkać. I jeszcze dokończę, bo to tak jakoś teraz w ostatnich dniach się tak zamartwia rząd, że w kasie ZUS-u właśnie mało pieniędzy, że może nam nie wystarczać na coś. Tylko jeśli to prawda, to te zobowiązania pójdą w pierwszej kolejności. Tego nie wiem, rzeczywiście tak jest. To znaczy inaczej, została znowelizowana ustawa o kombatantach. I wszystkie kluby parlamentarne głosowały za tą ustawą, z wyjątkiem dwóch posłów. Posła Wiplera i jeszcze drugiego, już nie pamiętam jego nazwiska, z Prawa i Sprawiedliwości ten drugi głosował przeciwko. Natomiast poza tymi dwoma cała reszta głosowała za. I chyba w czerwcu albo jakoś tak, taki urzędnik polski, on ma tytuł ambasadora, jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w randze ambasadora do spraw stosunków z diasporą żydowską. On udzielił wypowiedzi takiej izraelskiej gazecie The Times of Israel. Już nie pamiętam jego nazwiska, wyleciało mi z pamięci. I powiedział, on się nazywa Sebastian jakoś tam. I powiedział, że rzeczywiście konsekwencją tej nowelizacji ustawy o kombatantach jest możliwość wypłacania emerytur do wysokości 100 euro na osobę, również Żydom. I w Izraelu, on według jego szacunków, uprawnionych w Izraelu może być około 50 tysięcy takich osób. Więc ja nie wiem, jak jest, podaję to, co przeczytałem, to podaję. Myślę, że on tam jakoś jest zorientowany, że jakieś tam rozeznanie ktoś robił. No ale przecież nie tylko w Izraelu, ci Żydzi są w diasporze, to tam może być też drugie tyle, jak nie więcej. A no zobaczymy, co to będzie. Cisza była w naszych mediach, nikt nawet się nie zająknął, bo nie bardzo wiadomo, co powiedzieć. No i myślę, że, znaczy nie wiem, czy to będzie priorytetowo traktowane, ale no myślę, że jakby tutaj jakieś załamanie nastąpiło, to natychmiast by się klangor podniósł aż pod uszu, dotarłby do uszu najwyższego. Proszę bardzo. Pan się zgłaszał tam z tyłu. Dzień dobry, Tomasz Wyślewski. Chciałbym spytać, co pan sądzi, jak pan się odnosi do, w odniesieniu do tego, o czym pan dzisiaj mówił, o ekonomii w naszym kraju. Jak do tego wszystkiego ma się polityka PiS-u, bo PiS opiera swoją retorykę na walce z układem, walce z sitwą. No ale jednak program PiS-u jest socjalny. Nawet bardziej od SLD. PiS, kiedy był u władzy, Jarosław był premierem, Lech był prezydentem i tak naprawdę coś tam próbowali z tym robić, ale czy im się nie udało, czy nie chcieli tak naprawdę, może oni udają, może to jest ich tylko jakaś taka gra pozorów. Co pan o tym sądzi? Kiedy ministrem finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego była pani Gilowska, to rzeczywiście doprowadziła do pewnego obniżenia podatków, do zniesienia podatków od spadków. Ale to nie dlatego, że to był program PiS-u, tylko dlatego, że ona miała takie poglądy, bo ja ją znam i wiem, jakie poglądy ona ma.
Ona, że tak powiem, jeśli chodzi o gospodarkę, to ma poglądy takie liberalne, wolnorynkowe, powiedziałbym. I to była rzeczywiście, przypadkowo tak się złożyło, że ona jako minister finansów to przeforsowała. Natomiast jeśli chodzi o linię polityczną, powiem tak, proszę Państwa, jak nie jesteśmy czegoś pewni, jeśli chodzi o funkcjonowanie demokracji, to dobrze jest się odwołać do klasyków demokracji. Może nie do wszystkich naraz, bo to mielibyśmy ambara de richesse, ale do jednego klasyka demokracji możemy się odwołać śmiało, mianowicie do Józefa Stalina. Józef Stalin wypowiadał spiżowe opinie na temat demokracji, na przykład, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. Tak mówił, prawda? Dzięki temu lepiej wiemy, dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza jeździ na szkolenia do Moskwy. No gdzie ją lepiej nauczą liczyć głosów niż tam, prawda? Prawidłowo. Ale nie tylko to mówił Józef Stalin, bo Józef Stalin mówił, że jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto przygotowuje alternatywę polityczną dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa polityczna dla wyborców została przygotowana prawidłowo? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. I jeżeli przyłożymy tę spiżową zasadę klasyka demokracji do naszej młodej demokracji, no to co widzimy? Ano widzimy, że na przestrzeni ostatnich 20 kilku lat zmieniały się rozmaite ekipy, często o przeciwstawnych orientacjach politycznych, ale kapitalizm kompradorski nawet nie drgnął. Nawet nie drgnął. To znaczy, że za każdym razem alternatywa polityczna była przygotowana prawidłowo. I jeżeli chcemy wyjść poza ten zaklęty krąg, to ja bym proponował wzbogacenie naszego dyskursu politycznego, na przykład o to, kto jest prawicą, a kto nie. Czy w ogóle to ma sens, taki podział? Bo w Polsce pokutuje taki pogląd, że prawicą, ugrupowanie prawicowe to jest każde, które nie wchodzi do SLD. Ale to nieprawda. Bo na przykład jest taki dżentelmen, który się nazywa Piotr Ikonowicz. I on nie należy do SLD, ale dlatego, że uważa, że SLD zdradziło świętą sprawę socjalizmu. Prawdziwym socjalistą to jest on, a Miller to jest farbowany lis, który zdrajca świętej sprawy. Podobnie Sławomir Sierakowski. Więc widzimy, że przy kryterium, że kto nie należy do SLD, to jest na prawicy, to jest po prostu nieprawdziwe. Z kolei takie dwa kryteria stosuję. Stosunek do Pana Boga i stosunek do historii. No to już trochę lepiej. Nie mówię, że te kryteria nie są ważne. Są ważne, ale one nie są wystarczające. W związku z tym proponowałbym wprowadzenie nawet nie dodatkowego, ale zasadniczego kryterium podziału, które ma tą zaletę, że nie wymaga wprowadzania się jakieś stany emocjonalne, nie wymaga przezywania kogokolwiek, tam obrażania i tak dalej, wymaga tylko analizy programu politycznego ugrupowania. A właściwie odpowiedzi na jedno pytanie. Jaki sposób podziału dochodu narodowego ta partia polityczna uważa za optymalny, za najlepszy? Jeżeli uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem, jak była pobożna ta partia, żeby nie wiem, co o sobie mówiła, żeby, nie wiem, no, pomniki stawiała wszystkim królom i tym bohaterom narodowym, to jest to partia socjalistyczna, a co najmniej etatystyczna. Co najmniej etatystyczna. Natomiast jeżeli ugrupowanie polityczne uważa, że
optymalnym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny za pośrednictwem rynku, to jest partia wolnościowa, a jeżeli jeszcze ma w sprawach społeczno-obyczajowych konserwatywne poglądy, to nawet prawicowa. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego, cały system prawny, z odpowiedzi na to pytanie. I jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej, tych ugrupowań, które są obecnie w Sejmie, no to widzimy, że scena polityczna jest zdominowana przez ugrupowania albo socjalistyczne, albo etatystyczne. Tak naprawdę w prawicy w Sejmie nie ma. No i to niestety się przekłada na sytuację państwa, bo forsowane są rozwiązania, które nam sufluje, właściwie nie sufluje, narzuca nam Unia Europejska. A Unia Europejska realizuje obecnie, znaczy za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej, realizowana jest rewolucja komunistyczna, tyle tylko, że według innej strategii niż ta, którą my znamy historycznie. Bo my znamy strategię bolszewicką. Strategia bolszewicka opierała się na takich trzech elementach. Gwałtownej zmianie stosunków własnościowych, masowym terrorze i masowym duraczeniu. To się nazywało, to masowe duraczenie się nazywało pierekowka dusz. Bolszewicy nazywali pierekowką dusz. Ale ta strategia w tej chwili została zarzucona. I Unia Europejska realizuje, znaczy przy pomocy instytucji Unii Europejskiej realizowana jest strategia komunistyczna, ale alternatywna. Tę strategię przypisuje się, znaczy wynalezienie tej strategii przypisuje się takiemu włoskiemu komuniście Antoniemu Gramsciemu, który działał w latach 20. i 30. I on doszedł do wniosku, że Marks się pomylił, że formuła marksowska, jakoby byt określał świadomość, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Bo Gramsci postawił pytanie, co w pierwszym rzędzie człowieka alienuje, to znaczy co go trzyma w niewoli. I doszedł do wniosku, czy przemoc zewnętrzna trzyma człowieka w niewoli, czy kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że głównym czynnikiem alienującym, to znaczy zniewalającym, jest kultura burżuazyjna, bo ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy mocy których on myśli, ocenia, porównuje, wybiera, no w ogóle funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli się chce przeciwko tej kulturze zbuntować, a to właśnie na tym polega rewolucja, to on się buntuje przy mocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, więc on poza nią nie może w ogóle wyjść. Jego bunt jest w rezultacie daremny, bezskuteczny. Przypomina taką wiewiórkę, która biega w kole. Ona niby biega, ale przecież nigdzie nie dobiegnie. I Gramsci doszedł do wniosku, że jeżeli w tych warunkach trzeba przeprowadzić rewolucję, to trzeba zupełnie inną strategię zastosować. Trzeba do kultury burżuazyjnej, którą on rozumiał bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, ale jako prawo, instytucje, obyczaj, religia i tak dalej, trzeba wprowadzić, jak to on nazywał, ducha rozłamu. To znaczy tym kategoriom kulturowym nadać zupełnie odmienną treść i wbić to ludziom do głów, przemocą wbić to ludziom do głów. A jak i efekt jest taki, jak to pisał mój nieżyjący przyjaciel Janusz Szpotański, kiedy wkładał w usta carycy Leonidy takie wyjaśnienia, właśnie caryca Leonida wykładała tępawemu marszałkowi greccy, dlaczego nie można obrzucić Europy Zachodniej atomowymi kartaczami.
odpowiada, niszczyć swą zdobycz, jaki smysł. Na atomnych nielzia nam kartaczy, nam nada tylko odraczyć. Na czarne, białe mówić nada, bo to przemawia do zapada. Nada ich przekonywać mudro, że wojna, mir, że chlew to źródło, a okupacja wyzwolenie i będą cieszyć się szalenie. A kiedy zwolna po troszeczku w tej dialektyce się wyćwiczą, to moją staną się zdobyczą. Pani aut imienia Jełogreczko? Także caryca Leonida tak powiada. No i rzeczywiście, strategia rewolucji komunistycznej według Antoniego Gramsciego jest odmienna. Na pierwszym miejscu jest duraczenie. Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są używane zgodnie z tym, co postulował Mikołaj Machiavelli w Księciu. Machiavelli powiada tak. Okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Na razie nie ma potrzeby. Duraczenie okazało się bardzo skuteczne. Więc nie ma potrzeby stosowania terroru. Narzędzia terroru są, ale do terroru się nie stosuje, bo to jest niebezpieczne. Nie dlatego, że terror jest brutalny, że nie, tylko jest inne niebezpieczeństwo. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. Wie, przecież trudno, żeby nie wiedział, prawda? I czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, ale cały czas myśli po swojemu. Może nie przeżyć tego eksperymentu, może być poobijany, także już ma wszystkiego dosyć, tylko aby dożyć do śmierci, prawda? Ale w zasadzie na jego władze umysłowe to destrukcyjnie nie wpływa. Natomiast człowiek zoperowany pod narkozą, on nawet nie wie, że został zoperowany. On myśli, że doskonale naprawdę. Już na nic nie czeka. I ta strategia jest realizowana w tej chwili przy pomocy trzej takiej piekielnej triady. Państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. To jest piekielna triada, przy pomocy której jesteśmy, całe narody europejskie są operowane pod narkozą właściwie. Są narkotyzowane i operowane. Gwałcone przez uszy i oczy. No i być może, że narody europejskie okazały się dosyć odporne na strategię bolszewicką. Bo ona miała też swój miażdżący taki charakter, ale warto pamiętać, że nawet naród rosyjski, który tak jest potępiany, toż przecież on z bronią w ręku najdłużej się bolszewikom opierał. Przecież żaden inny naród tak długo się bolszewikom nie opierał, jak naród rosyjski. No potem został tak przetrzebiony, że już nie mógł. I rzeczywiście straszliwe skutki tej strategii bolszewickiej tam się przede wszystkim objawiły. Ale i u nas też. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo to naprawdę jest... I przede wszystkim starać się właśnie opanować chaos semantyczny, który w moim przekonaniu jest celowo wywoływany. Celowo, bo to aż nieprawdopodobne, żeby to się działo przypadkiem. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Ja mam tylko jedno pytanie. Panie Stanisławie, w jaki sposób powinno się opiekować osobami, które utraciły zdolność do pracy, bądź są urodziły się niepełnosprawne? Proszę Państwa, jeżeli, zwłaszcza w państwie demokratycznym, żeby jakikolwiek pomysł, żeby stał się prawem, to musi za tym pomysłem opowiedzieć się większość. Albo większość obywateli w referendum, albo większość przedstawicieli w organach przedstawicielskich. Więc jeżeli ludzie uważają, że takimi osobami w potrzebie trzeba się zaopiekować, no to niech się nimi opiekują.
nawet na gruncie obecnego systemu prawnego nie ma żadnych przeszkód. Poza brakiem pieniędzy i chęci. Bo myśmy w 1995 roku w Centrum Adama Smitha prowadzili takie badanie, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem rząd konfiskuje. I jedynym kryterium był przymus. Jakie świadczenia są przymusowe? Okazało, no to nie tylko podatki, ale i składki na ubezpieczenie społeczne i różne inne przymusowe opłaty. I okazało się, że rząd konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83% dochodu. No to ona rzeczywiście już, ona już jest skazana na korzystanie z pomocy rządu, bo no, sytuacja takiej rodziny bardzo przypomina sytuację niewolnika rzymskiego w epoce cesarstwa, bo wprawdzie 17% niby takiej rodzinie zostaje, a niewolnik rzymski w epoce cesarstwa była taka instytucja peculium. Duże były latyfundia, w związku z tym ten właściciel no, sam nie panował nad tym, więc musiał niewolników tam zrobić zarządcami. No i żeby ten niewolnik mógł zawierać jakieś umowy, to trzeba było dostosować do tego prawo, bo on musiał tam kupować, sprzedawać, wynajmować, zatrudniać robotników i tak dalej, więc musiał korzystać z pewnego zakresu praw. I to się nazywało peculium. I za te wszystkie czynności pobierał wynagrodzenie na poziomie 10%. Więc niby nasz pracownik najemny, rodzina pracowników najemnych, 7% lepiej jest sytuowana, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że taki właściciel musiał niewolnika kupić, musiał go zakwaterować, musiał go odziać, wyżywić i leczyć na własny koszt, to jak się te wszystkie wydatki podsumuje, to nawet można powiedzieć, że sytuacja niewolnika rzymskiego była trochę lepsza. Była trochę lepsza. On co prawda no, nie mógł się oddalać samowolnie, ale co w końcu no, teraz niby mogą jeździć tam na emigrację, to rzeczywiście to jest różnica, ale nie taka znowu duża. Natomiast jeśli chodzi o poziom życia i tak naprawdę reforma, nie tylko u nas, ale wszędzie, powinna polegać na przywróceniu ludziom władzy nad bogactwem, które wytwarzają. Żeby odwrócić te proporcje, nie konfiskować 80%, tylko najwyżej 20%. No i wtedy tych ludzi byłoby stać na wszystko, bez łaski, bez proszenia kogokolwiek, bo teraz jak taki człowiek właśnie, któremu wcześniej odebrali 83%, no to on musi o każdą tą prosić, albo mu dadzą, albo mu nie dadzą. Zresztą no, to jest tak, jak ja bym się zwrócił do pani na przykład z taką propozycją. Pani zaczęła tu uzyskiwać dochody, powiedzmy dla ustalenia uwagi 3000, prawda? To ja teraz jako państwo się zwracam do pani z taką propozycją. 2500 ja pani zabiorę. 5 zł pani zostawię, żeby tak całkiem bez pieniędzy pani została, ale 2500 pani zabiorę, z tego sobie wezmę 1000 zł, bo ja teraz się będę zajmował pani sprawami, bo muszę się zajmować, bo pani nie wie, co jest dla pani dobre, ja lepiej wiem. A 1500 zł wydam na panią, ale nie tak, jakby pani chciała, bo co tam pani wie. Tak jak ja bym chciał. Jak pani będzie chciała kupić sobie sukienkę, to ja pani kupię tylko taką, jaka mnie się podoba. Jak pani zachoruje, to ja będę panią leczył, ale tak jak ja tu wiem, jak trzeba panią leczyć. No to jakby pani była w dobrym humorze, to pani by na taką ofertę mi powiedziała, pani Michalkiewicz, od kiedy pan ma te objawy, prawda, i tak dalej. Tak, a tymczasem właśnie
rząd się dla nas, do nas zwraca dokładnie z taką ofertą, a my nie mówimy, od kiedy on ma te objawy, tylko mówimy, ach, to są politycy wrażliwi społecznie, to trzeba ich poprzeć, prawda? No to mamy za swoje, to mamy potem za swoje. Otóż trzeba odwrócić te proporcje. Jeszcze powiem tak, wspomniałem tu o Miltonie Friedmanie. On zauważył, on kiedyś się zastanawiał, ile jest sposobów wydawania pieniędzy, jak państwo sądzicie? Cztery sposoby. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Wtedy wydajemy oszczędnie i wydajemy celowo, bo doskonale znamy własne potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. No już nadal oszczędnie, ale już nie tak celowo, bo potrzeb tego drugiego nie znamy tak dokładnie jak swoich. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. No wtedy nie oszczędzamy, niech się martwi właściciel pieniędzy, ale przynajmniej wydajemy celowo. I czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, ani celowo. I reforma państwa powinna polegać na zlikwidowaniu czwartego sposobu wydawania pieniędzy i przesunięcia tych ogromnych pieniędzy marnotrawionych dotychczas do sposobu pierwszego, żeby każdy wydawał swoje na siebie. I wtedy no, na pewno będą różne inne problemy. Przede wszystkim się pojawi problem, następny problem do załatwienia, problem reakcji, takiej dominującej reakcji na nierówności społeczne. Bo nierówności społeczne były, są i będą. I to nie jest nic złego. Nierówności społeczne są inspirujące, zwłaszcza dla ludzi biednych. One ich mobilizują do wysiłku. I często właśnie ludzie biedni albo dzieci ludzi biednych osiągają wysoką pozycję dzięki pracowitości, bo pną się w górę, mają powód. Na przykład dzieci ludzi bogatych na ogół rzadko jest, że są udane. Znaczy już są gorsze, to jest gorsza edycja swoich rodziców przeważnie. Ci rodzice jeszcze mieli power taki tam, a dzieci już są rozleniwione. Otóż Jeżeli by się to udało, to są dwie możliwości takiej reakcji dominującej na nierówności społeczne. Pierwsza to ta, co Chińczycy nazywają chorobą czerwonych oczu. Żeby każdemu było tak źle jak mnie. I jeżeli w jakimś społeczeństwie dominuje taka reakcja nierówności społecznej, to się ludzie zagryzają nawzajem, donoszą na siebie i zagryzają się. Druga reakcja zdrowa taka na nierówności społeczne, jeśli dominuje w społeczeństwie, co ten mój bogatszy ode mnie sąsiad, jak on to robi, że on jest taki bogaty, to ja będę robił tak samo. Może nie uda mi się tak jak jemu, ale nawet jak mi się uda w połowie tak jak jemu, no to poprawię swoją egzystencję. I te społeczeństwa pną się w górę, te społeczeństwa się bogacą. I chodzi o to wtedy, na tym etapie, jaka była dominująca reakcja nierówności społeczne. No to nawet, ja pamiętam jak pierwszy raz pojechałem do Paryża. No i idę. Pierwszego dnia idę przez pola elizejskie taki podekscytowany i nagle patrzę, żebrak siedzi. No żebrak, no już gorzej być nie może, prawda? Ale to był żebrak francuski. To był żebrak francuski, więc on był żebrakiem oczywiście na najniższym. Tak, i słuchał sobie radia stereofonicznego jakiegoś meczu. Bo to nawet żebrak korzysta z zamożności społeczeństwa. Na tyle, na ile tam może, ale i on korzysta. Bo porównanie takiego żebraka francuskiego, którego stać było na radio stereofoniczne, z żebrakiem z Bangladeszu, który jest bez portek, no to jest właśnie to porównanie, które pokazuje, że nawet żebracy korzystają z tego, że społeczeństwo, ogólny poziom zamożności rośnie.
Każdy na swój sposób z tego korzysta. I o to chodzi, żeby ogólny poziom zamożności rósł, bo to jest tak, wiecie państwo, nawet do urawniłowka to nawet jest nie po chrześcijańsku. Jest taka przypowieść o pszenicy i konkolu. O pszenicy i konkolu, że tam ten właściciel pola obsiał pole dobrym ziarnem, ale tam diabeł w nocy nasiał konkolu i wyrosła pszenica, wyrosł konkol. No i słudzy byli bardzo podnieceni tym wszystkim, zaproponowali mu, że powyrywają ten konkol. On mówi, nie, bo byście powyrywali pszenicę. To jest przestroga przed dążeniem do zbytniej perfekcji. Czasami to jest, ilustruje tę myśl ewangeliczną, takie przysłowie pożekadło właściwie, lepsze jest wrogiem dobrego. Czasami lepiej się zgodzić na pewne niedoskonałości, niż dążyć do zbytniej perfekcji, bo wtedy jeszcze gorzej jest. Wtedy jeszcze gorzej jest. To tak jak w tym, jak w takiej anegdotce w Piotrogrodzie w 1917 roku wielką księżnę obudziły strzały na ulicy. Rewolucja wybuchła, no więc posyła pokojówkę na ulicę, mówi, iść no gołąbeczko, dowiedz się, co to się dzieje. Ta wraca i mówi, proszę księżnej pani, rewolucja wybuchła. Rewolucja, powiadasz, a czego ci rewolucjoniści chcą? A, powiada, chcą, żeby nie było bogatych. No to nie było. Dobrze jest, żebyśmy formułowali właściwie swoje rozmaite oczekiwania, bo czasami państwo, jest taki zapis z tej świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ona prowadziła taki dzienniczek, wyszło jako książka. Tam zapisywała, Pan Jezus tam się jej ukazywał i opowiadał jej różne rzeczy, ona to zanotowała. No i któregoś razu Pan Jezus jej opowiadał, jak postępuje z zatwardziałymi grzesznikami. I powiada tak. Jak to? Przestrzegam ich tam głosem sumienia, głosem Kościoła. Pan Jezus tak mówił, ona to notuje. Pada, zsyłam na nich takie przygody, które człowieka mogą doprowadzić do opamiętania, a kiedy nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. Więc trzeba ostrożnie z pragnieniami, bo jeszcze Pan Jezus je spełni i wtedy będziemy mieli problem. Proszę, proszę bardzo. No tak. Dzięki komu? Dzięki temu, że kiedy to ustawę rozwijaliśmy, nikogo nas nie było w Polsce, nic tylko dla nas, że jest tego. Proszę pana, no... Proszę pana, no co na to poradzić? Moim zdaniem zrobiliśmy głupstwo, przystępując, znaczy dając się przyłączyć do Unii Europejskiej, ale trudno, no już stało się. Niedawno byłem w Szwajcarii, no i Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, dlatego że nie chce. Tam było 5 referendów, za każdym razem liczba przeciwników rosła, więc już z tego przezornie nie robiono, żeby nie było, że 100% jest przeciwko, bo to by złe wrażenie zrobiło. Ale no muszę państwa zapewnić, jak ktoś nie był w Szwajcarii, że to jest całkiem przyzwoity kraj i jest życie poza Unią.
optymistycznie, mówię, i poza Unią jest życie. Powiadają mi, jak ja takie rzeczy mówię, no tak, ale Szwajcaria jest bogata. No, święta prawda, już ci prawda, bogata jest. Ale przecież nie dlatego jest bogata, że należy do Unii, bo nie należy. To muszą być jakieś inne przyczyny tego bogactwa. No to przyjrzyjmy się, jakie przyczyny są bogactwa Szwajcarii i róbmy to samo. Nie czekając na to, że Unia sypnie złotem i będzie znowu jak Zagierka, bo nie będzie już. Teraz warto zwrócić uwagę, że od 1 listopada następuje zmiana sposobu głosowania w Radzie Europejskiej na zasadzie tak zwanej podwójnej większości. W rezultacie Polska może zostać przegłosowana, to znaczy zmuszona do zachowywania się takiego, jakie wcześniej uzna za sprzeczne z własnym interesem. Od 1 listopada wchodzi w życie ten nowy sposób głosowania, także wszystko możemy, wszystko się może zdarzyć, tak. Wszystko się może zdarzyć, tym bardziej, że no, wbrew temu, co Trybunał Konstytucyjny tam orzekł solennie, to prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajów członkowskich bez względu na rangę ustawy, a więc również przed konstytucją. I dlatego, kiedy 3 lata temu byłem na takim sympozjonie na Uniwersytecie Warszawskim, dotyczącym prawno-ustrojowych aspektów wejścia Polski do Unii Walutowej, to jedną z dyskutantek oprócz mnie była pani sędzia Małgorzata Jungnikiel z Sądu Okręgowego w Warszawie, która otwartym tekstem powiedziała, że sądy w Polsce będą stosowały prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z polską konstytucją. Dokładnie ją cytuję. Tak powiedziała. I tak jest. I tak jest. No, no to prawda, no bo tak to wyglądało. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję. Kto jest zainteresowany książkami, to zapraszam tutaj do stołu. Jako człowiek interesowny od razu dedykację wpiszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.